odejdą bez pamięci. Tu mocniej. Posłuchajcie, za chwilę będziemy zaczynać. Było chyba, że liczyliśmy Atrakusów, że może tematy, o których mówimy. Cześć, witajcie. O będziemy mówić. Jest tu ze mną Anetka. Witajcie, kochani. Oruszo. Jest okrojona ekipa Rebel 24. Sami widzicie, znajdujemy jak to się jest. W Krakowie na proteście ekonomicznym. Ale my tak, nie ma chleba łamiemy. Bez wolności. Nie ma chleba bez wolności. Działamy. Także musimy. Na pewno się nie podpam. Nie tylko covidowe sprawy, ale także ekonomiczne. Na chwilę oficjalnie otworzę. Bo kto jak nie my. Manifestacje. Wiecie, czy dobrze słychać? Nie ma chleba bez wolności. Dawno nie używałem swojego telefonu do relacji. Ludzie dalej śpią. Widać jest taki dobrobyt, że ludzi tu jest gadka. Także ludzie się jeszcze dobrze mają. Pieniądze mają, zasoby mają. 66 lat. Jak się dopiero skończą, to wyjdą na ulicę. No. Jakże jest aktualne? Może. Po 66 latach. Nie jest to powiedziane. Niewiele osób tutaj zgromadzonych pamięta. W ogóle urodziło się. Ludzie się gromadzą, już wam pokazuję. Po tylu latach to hasło jest dalej aktualne. Będziemy o tym mówić. A my z daleka. Witamy. Ostatnie media przychodzą. No, pozwiedzać Kraków. Dobrze cię tylko widzieć. Powiedzieć, że nie tylko manifestacje. Na obważanki przyjechali. Ale później przemarz. Pod pomysł. Tak, oczywiście. Ze sezamem. A o godzinie 16 debata. Jak odzyskać Polskę? Jak odzyskać Polskę? Bo nam się wydaje, że ta Polska nie jest nasza. Wróciliśmy. Spaliśmy na Śląsku. No tak właśnie przypuszczałam, bo mieliśmy nawet dzwonić, czy nie jedziecie, nie? Bo mieliśmy w ostatniej chwili. Mały problem samochodowy. A więc kochani, w imieniu organizatorów Wolni Polacy Małopolska chciałem was przywitać. Grażyna Bakunowicz, Adam Harańczyk i zaczniemy kochani tą naszą manifestację. A jak na początku tak jak na początku powiedziałem, zaraz powiemy o genezie. Nie ma chleba bez wolności. Ale żeby tradycji stało się zadość, zaczniemy od naszego hymnu narodowego. Namiot.
Słuchajcie, ja rozumiem, że ci przechodzący to są turyści. Sami turyści. Tych Polaków. Tych Polaków. Tych ścieżki. Ale żeby uszanować tych. Stanów. Jak już nie znacie tekstu. Okej. Okay. Zaczynamy. Ja bym tu poprosić Olafa Sportynia, reprezentującego Małopolski Bunt, do powiedzenia o genezie naszej manifestacji i o teraźniejszości. Zapraszam Cię. Witam wszystkich polskich patriotów, którzy tutaj przyszli. Przyszli, żeby zaprotestować przeciwko katastrofalnej polityce tych, którzy nami rządzą. Bez względu na to, czy rządzą jedni, czy drudzy. Oni wszyscy rządzą fatalnie. Prowadzą kraj do bankructwa, Polaków do nędzy, a obecnie coraz w większym tempie na wyścigi do wojny. Witam także i serdecznie pozdrawiam tych, którzy łączą się z nami w internecie. Dzisiaj w czasie wszechogarniającej cenzury to są prawdziwe okna wolności. Brawo dla nich. Witam media, które są tutaj. Jesteśmy tu dlatego, że Polską nadal rządzą ci sami ludzie, którzy przez ostatnie 2 lata doprowadzili do zgonu tysięcy Polaków. Milionom pogorszyli zdrowie, zniszczyli gospodarkę. Doprowadzili do psychicznego okaleczenia całego pokolenia dzieci i młodzieży. A dzisiaj pchają nas nie tylko do katastrofy gospodarczej, ale być może do zamienienia Polski w radioaktywne pogorzelisko. Bo tylko tym może się skończyć ich prowojenne szczucie. Ci sami ludzie zabraniają nam głośno mówić o tym, co myślimy, mówimy i czujemy. Dzisiaj w Polsce znowu panuje cenzura. Oni muszą trzymać się władzy. Bo rozmiar zbrodni, krzywd, jakich dokonali, jest zbyt wielki, by uszły bezkarnie. Władza jest ich jedyną gwarancją bezkarności. W czasie tego roku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, okazało się, że przez prawie ponad 2 lata tak zwanej pandemii cały czas kłamali. Nagle przyjechało do nas 3 miliony ludzi, którzy nie brali tych szkodliwych preparatów, i nagle zniknęły wszystkie obostrzenia, znalazły się miejsca w szpitalach. Budzi to... Ale nie zmieniła się socjotechnika i psychotechnika. Przedtem mieliśmy większą dawkę strachu, teraz dołożono większą dawkę nienawiści. Przedtem były trumny w Bergamo i groźny wirus z Wuhan, teraz są Rosjanie i Putin. Wielu ludzi zamieniono w bezmyślnych kibiców krwawego widowiska. Tak jakby na wojnie nie ginęli i nie cierpili prawdziwi ludzie. Jednocześnie mówienie o ludobójstwie, jakiego dokonali Ukraińcy na Polakach, stało się tym, czym było mówienie o Katyniu w czasach komuny. Polski prezydent nie wahał się grozić przedstawicielowi polskich rodzin, który domagał się niczego więcej, tylko godnego pochówku i pamięci. Polski minister spraw zagranicznych wchodzi do budynku, nad którym widnieje banderowska flaga. Wykrzykują banderowskie pozdrowienia, przy których bestialsko mordowano naszych rodziców. Po co to się robi? Gdyby to jeszcze była doraźna polityka, można by przymknąć na to oko. Taka jest polityka, taki jest świat. Ale moim zdaniem oni to robią po co innego. Chcą nam odebrać coś bardzo ważnego. Godność i siłę psychiczną. Chcą nas przekonać, że można nam pluć twarz i obrażać, a my nie możemy nie tylko zareagować, ale nawet o tym mówić. Głośno mówić. Mamy stać w kącie i czekać na kolejne obrazy, na kolejne zniewagi. Tacy ludzie, którzy się na to godzą, są słabi. To są ludzie, którzy przyjmują pozycję ucznia prześladowanego w źle zarządzanej klasie, czy dziecka w patologicznej rodzinie, które jest prześladowane. Nie ma na to naszej zgody. Zaczęta w czasie pandemii polityka niszczenia polskich przedsiębiorców
nabrała tempa. W czasie tak zwanych lockdownów wydrukowano miliardy, setki miliardów pustych pieniędzy. Za takie czyny kiedyś karano śmiercią. A dzisiaj wydaje się kolejne miliardy na uchodźców i na broń dla Ukrainy. Te sumy, które się wydaje, przekraczają wszystkie normy międzynarodowe, standardy międzynarodowe, przekraczają też zwykły zdrowy rozsądek. Często otrzymują je ludzie, nie tylko uchodźcy, którzy, bo są tacy, którzy ich potrzebują, ale ludzie bardziej zamożni niż wielu z nas. To budzi w Polakach gorycz i poczucie krzywdy. A w Ukraińcach często kpina i lekceważenie. Pomimo wielkoduszności, ogromu polskiej pomocy, oni nadal czczą morderców, ludobójców, którzy bestialsko wymordowali setki tysięcy Polaków. Ten kult tam przybiera na sile, w czasie kiedy my coraz więcej im pomagamy. Rządzący wmawiają nam, że inflacja to efekt wojny. Kłamią. To polski rząd drukował pieniądze bez pokrycia. To polski rząd i polska pseudoopozycja podpisywały wszelkie absurdalne pakty klimatyczne. To polski rząd, wbrew zapewnieniom składanym w czasie wyborów i nie tylko, zamknął polskie kopalnie. Bez wiedzy społeczeństwa przyjął projekt o likwidacji całego górnictwa. To polski rząd i pseudoopozycja wprowadził embargo na węgiel, jeszcze zanim on został sprowadzony, ale został zapłacony. To polski rząd zgodził się na wzięcie kredytu przez Brukselę, którego nie zobaczyliśmy, ale płaciliśmy od niego odsetki. To polski rząd godzi się na to, że pod hasłem praworządności można nam odebrać suwerenność. To polski rząd i polskie kampanie energetyczne zarządzane przez Morawieckiego, one ładują te wysokie marże na polską energię, żeby zniszczyć polskie firmy. Inflacja rosła w takim samym tempie przed i po 24 marca. Bo ten rząd jest polski tylko z nazwy. Pseudopandemię zwalczali tylko w jeden sposób. Więcej restrykcji, więcej jakichś szamańskich obostrzeń, więcej lockdownów, więcej szkodliwych szczepionek. Teraz zachowują się z podobną monotonią, z podobną bezmyślnością. Wojna? No to co? Więcej sankcji, więcej broni. Więcej sankcji, więcej broni. Powtarzają to nam jak mantrę, żebyśmy uwierzyli, że to ma lepszy skutek niż więcej testów, więcej szczepionek. To się opiera na tym samym. Kłamstwo i bzdura powtarzana milion razy ma nam wejść do podświadomości. Ale tak samo jak testy i szczepionki wyrządziły mnóstwo zła, żadnego dobra, tak samo sankcje, widać to już gołym okiem, więcej zła wyrządzają Polakom i polskim firmom niż Putinowi. A broń prowadzi do tego, broń, jaką pchamy z naszych pieniędzy na Ukrainę, prowadzi tylko do eskalacji konfliktu. Wiecie, kto na tym najbardziej cierpi? Ukraińcy. Oni oddają krew, jeszcze sobie nie zdają z tego sprawy, ale to nimi się gra. I ci, którzy krzyczą dzisiaj, że pomagają Ukrainie, eskalując konflikt, tak naprawdę wyrządzają największą krzywdę właśnie im. Zastanawiamy się na pewno wszyscy, dlaczego oni to robią. Dlaczego wszystko, co jest nasze, psują, niszczą albo oddają za darmo innym. Dlaczego nic w Polsce nie działa. I powiem wam, że też ja przemyślę. I myślę, że są trzy takie grupy. Jedni to są ludzie o bardzo, mali ludzie o małych rozumkach. Drudzy to są cyniczni łajdacy, którzy rozumieją, ale ciężko jest zrozumieć coś, jeżeli płaca zależy od niezrozumienia tego. I wreszcie są trzeci, którzy są świadomymi wykonawcami scenariusza napisanego przez ogarniętych jakąś megalomanią psychopatów, którzy uznali, że ludzi na świecie jest za dużo i za dobrze się im powodzi. Mają już czym się wykazać na polskim odcinku. Setki tysięcy, jak mówią, nadmiarowych zgonów, średnia długość życia skrócona o niemal 2 lata, miliony ludzi podtrutych. Za podobne zbrodnie pojedynczego aptekarza czy urzędnika zlinczowano by w małej wiosce czy w społeczności. Ale ich zbrodnie są zbyt wielkie, żeby mogły być ukarane. Tak samo jak zbrodnie bankierów, którzy drukują pieniądze z niczego, są zbyt wielkie, żeby banki mogły upaść. Tak samo jak korporacje i wielkie fundusze inwestycyjne są zbyt wielkie, żeby je rozliczyć.
A dlaczego tak się dzieje? Bo nasi politycy są zbyt tchórzliwi, żeby obywateli przed nimi bronić. Ale prawda jest też inna. Bo obywatele są za słabi. To my jesteśmy za słabi, żeby tych polityków wyrzucić na śmietnik historii i rozliczyć i ukarać. I tu musimy się uderzyć we własne piersi. Zapytać, co robiliśmy przez poprzednie 30 lat. 30 lat temu też rabowano polskie oszczędności inflacją. Też niszczono polską gospodarkę, zniszczono wtedy cały praktycznie wielki przemysł. Uczyniono z Polski kraj drugorzędny. Miliony przedsiębiorczych Polaków wygnano z kraju na emigrację. Co robiliśmy, kiedy niszczono polską edukację i polską szkołę? Kiedy zamiast uczyć się, rozumieć świat, ćwiczyć ducha i charakter, Polacy grillowali i żyli życiem tandetnych seriali. Gdzie byliśmy? Kiedy niszczono polską kulturę i polską mowę. Kiedy nauczono nas porozumiewać się przy pomocy plugawego języka i kilku przekleństw, odbierając nam w ten sposób jeden z filarów cywilizacji i narzędzie, dzięki któremu możemy opisywać rzeczywistość. Gdzie byliśmy, kiedy w naszym imieniu i z naszym udziałem napadano na inne kraje? Jugosławia, Irak, Libia, Jemen, Syria, Afganistan. Przelano tam i nadal przelewa się morza niewinnej krwi. A wielu z nas milczało. Wysyłaliśmy żołnierzy, broń, szkoliliśmy na przykład saudyjskich siepaczy. Bo to daleko, bo musimy trzymać z tymi, którzy wydają się silniejsi. Że niech na całym świecie wojna, a u nas polska wieś spokojna. No i okazało się, że po tym jak 30 lat temu zniszczyli nas przemysł, Polacy zabrali się jednak do pracy. Ogromnym wysiłkiem milionów polskich przedsiębiorców i pracowników zbudowano setki tysięcy firm i Polacy zaczęli się nowo bogacić. To ich zaniepokoiło, bo ludzie, którzy nie muszą walczyć o przetrwanie, mogą upomnieć się o coś więcej niż miska ryżu. Mogą zamarzyć o wolności, o kulturze. Dlatego oni postanowili zniszczyć to, co zbudowaliśmy. Pod wydumanymi pretekstami zabrali się najpierw za rolnictwo, za polską wieś, bo tam jest jeszcze milion polskich przedsiębiorców, za polskie hotele, restauracje, piekarnie, zakłady usługowe, sklepiki, firmy transportowe i budowlane, nawet za taksówkarzy. Zabrali się za niszczenie wszystkich, którzy pracują poza państwem i poza wielkimi korporacjami kredytowanymi przez wielkie banki. To temu i tylko temu służą sztucznie wywołane drakońskie podwyżki cen energii i haracz na służbę choroby i nagłej śmierci, która tak haniebnie dała się skorumpować w czasie pandemicznego cyrku. Zabrali się za odbieranie własności, bo zauważyli, że wielu z Polaków się boi. Bo obywatele przedsiębiorcy narzekają, że jest źle, ale boją się zapytać o przyczyny zła. Bo boją się, że ktoś powie o nich, że są płaskoziemcami, antyszczepionkowcami, a teraz agentami Putina. To już brzmi groźniej. Lub użytego z innych widani wyzwisk podrzuconych przez korporacyjne i rządowe media. Ludzie, którzy ulegają takiemu zastraszeniu, stają się łatwym łupem tych, którzy zarządzają naszymi emocjami i oczekiwaniami. Management of expectations. Pamiętacie, kto to powiedział? Nasz premier, prawda? Tylko wtedy, kiedy nie mówił tego do nas, tylko do swoich kumpli USOWy. Wojna, jak powiedział, zmienia perspektywę w 5 minut, więc wywołają wojnę. Ludzie zapomną o wszystkim, co zrobili. Ucieszą się z miski ryżu, że inflacja nie jest 3, a tylko dwucyfrowa. Ale mówienie prawdy zawsze było trudne i niebezpieczne. Jednak wolność myśli i mówienia prawdy zawsze była pierwszą, najważniejszą linią oporu przeciw tyranii. Jeżeli ją oddamy, to nie zyskamy świętego spokoju, ale jeszcze większy terror. Nie ma chleba bez wolności, wołali nasi rodzice, zrzucając stalinowski terror w 1956 roku. Wtedy nazywano ich zaplutymi karłami reakcji, elementami antysocjalistycznymi. Premier groził, że odrąbie rękę, którą podnoszą na socjalizm. A kłopoty gospodarcze tłumaczono w podobnie absurdalny sposób jak dziś. Amerykanie zrzucali stonkę. Często dzisiaj następne pokolenia tych samych ludzi, którzy to robili wtedy, posługują się tymi samymi metodami. Zmieniły się tylko role, kto inny gra złego, kto inny dobrego luda. Wolność, własność to wzajemnie się uzupełniające filary naszej cywilizacji.
ale jak mawiali starożytni, ceną wolności jest czujność. Jest stałe dbanie o własną siłę, żeby tej wolności i własności ktoś nam nie zabrał. My, Polacy, mamy w tej dziedzinie smutne doświadczenia. A żeby ją obronić czy odzyskać, musimy być silni. A siła nie bierze się z krzyku. Nawet z krzyku o wolności. Z narzekania, że jest źle. Ale broń, Panie Boże, bez podawania przyczyn. Czy choćby pytania o przyczyny. Bo to boli. Bo komuś byłoby przykro, albo komuś byśmy się narazili. Bo trzeba by wtedy stanąć przed lustrem i uczciwie się przyznać. Zawaliliśmy. Daliśmy się zaskoczyć. Na polskim statku był bałagan, kiedy przyszła burza. W polskich głowach groch z kapustą i historyjki podsuwane przez cudzoziemskie brukowce. A siła bierze się z rzetelnej wiedzy, zrozumienia świata, z mocnego charakteru, z codziennych ćwiczeń i pracy, z tego, jak spędzamy swój czas, jak wydajemy pieniądze, jak dbamy o swoje zdrowie, z ładu w rodzinach, z tego, jak wychowujemy kolejne pokolenia. Jest też siła zbiorowa, którą wypracowuje się w codziennej aktywności, ale nie tej ograniczonej do kolesiów i rodziny. Z tej, która ma nas uczynić solidarnymi obywatelami, walczącymi o wspólne dobro w kamienicy, w osiedlu, w mieście, w wiosce, w miasteczku, w wielkim mieście i wreszcie w Polsce. Dzisiaj, niemalże w warunkach wojennych, musimy się tych wszystkich cnót obywatelskich na nowo, a często od początku uczyć. Musimy się nauczyć dobrze i mądrze wybierać, co jest ważne, odrzucać spory, które są jałowe i nieistotne. Musimy się na nowo uczyć bycia obywatelami, którzy rządzą swoimi urzędnikami, swoimi politykami, swoimi firmami, swoją ojczyzną, którzy nie są niczyimi sługami. Mamy do wykonania ogromną pracę, zadanie, które na ludzki rozum wydaje się niemalże niemożliwe, ale mamy jedną wielką siłę. Jak wspaniale zaśpiewał to Tomasz Derach, mamy wielką siłę, by żyć. A oni chcą nam prowadzić koszmar, który jest gorszy od śmierci. Wspaniale ujął to już bardzo dawno temu wielki polski pisarz Józef Mackiewicz, który napisał tak: bolszewicy, co tam o nich mówią, to głupstwo. Ale ja ich przejrzałem. Oni chcą od ciebie samego zabrać, żeby nie było ciebie. A na to miejsce taka maś, taki wspólny roszczyn pod ciasto. Naprawdę, to oni chcą zagrabić nie to, co było przez kogoś zagrabione, tylko to, z czym każdy człowiek rodzi się do życia. To oni chcą zabrać. I dlaczego trzeba ich zniszczyć? Nie w imię Ojca i Syna, a w imię ratowania samego siebie. Te słowa wypowiedział w jego książce Lewa Wolna Rosjanin, służący w polskim wojsku, które odpierało bolszewicką nawałę w 1920 roku. One były aktualne wtedy i tak jak nigdy są aktualne dzisiaj. Wojna między mocarstwami, globalistami to nie jest nasza wojna. Oni walczą o to, kto będzie mieć większy obóz do zarządzania ludzką mierzwą. Nie dajmy się w nią wciągnąć. Jakkolwiek by nas i inne narody do tego szczuli, podsycając nienawiść i bojowe nastroje przez wynajętych specjalistów od śpiewu i mas. Spory tak zwanych polskich polityków też nie są prawdziwymi polskimi sporami. A oni kłócą się tylko o to, kto nas skutecznie obrabuje z naszej własności i pozbawi umiejętności trzeźwego myślenia. Kto lepiej się zasłuży w oczach tej czy innej kliki globalnych zbrodniarzy, pod którą jest podczepiony. Jedni machają flagą Unii, tęczy i dziwacznych ideologii. Drudzy posługują się krzyżem i symbolami narodowymi. Ale w ważnych sprawach wychodzi o utratę przez Polskę suwerenności. Czy to na rzecz wielkich korporacji, jak w wypadku układu CETA, czy to na rzecz brukselskiego Molocha. Gdy chodzi o wprowadzenie tyranii sanitarnej, czy wepchnięcie Polaków w wojnę, zawsze głosują ręka w rękę. Jak to z dumą podkreślaną, mówią wtedy jednym głosem. I deklamują ci pajace z poważnymi minami, że to jest racja stanu. A ta racja stanu, jaką mają w głowach, to są ich synekury utrzymywane za cenę zdrady polskiego interesu narodowego. To szopka, w której role są z góry rozpisane, by zagospodarować różne segmenty tak zwanego elektoratu albo zniechęcić Polaków do polityki. Musimy to zmienić. Dzisiaj, na zakończenie tej manifestacji, odczytamy i przyjmiemy pod pomnikiem Grunwaldu deklarację, która będzie ważnym krokiem na drodze do tej zmiany. Przedstawimy na niej zbiór postulatów, których realizacja
ma zatrzymać szaleńczy wyścig ku politycznej katastrofie, ruinie gospodarki i uczynieniu z Polaków niewolników. To ma być kolejny etap naszej pracy nad wypełnieniem przesłania wielkich rodaków, którzy w przeszłości, tak jak Roman Dmowski, bezlitośnie chłostali nasze wady, ale nigdy nie stracili wiary, że potrafimy je pokonać. I wtedy dopiero spełni się to, o czym marzył wielki Polak, wspaniały lekarz, dr Zbigniew Hałat. Wtedy dopiero Polska wróci. Polska wróci! 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 Okej, kochani, troszeczkę zmieniony jakby harmonogram. Chcę powiedzieć o nas też, o Wolnych Polakach Małopolska. Bo to nie jest jedna organizacja. To jest wiele organizacji. To jest wiele zaangażowanych osób. To jest platforma porozumienia. To jest to, co nas łączy. My nie szukamy tego, co nas dzieli. My szukamy tego, co nas łączy. Chciałem teraz, ponieważ już przedstawiciele tych organizacji przybyli, chciałbym przywitać. Fatahy Głosu Obywatelskiego. Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Polskich Złóż Naturalnych. Partii Politycznej. Polska jest jedna. Obudki. Korony. Wolność i godność, Związek Zawodowy. Kameratów. Ruch Narodowy. Klub Przyjaciół Skrzydła Wolności, Małopolska. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. I moją organizację Małopolski Bunt. Jak widzicie, są organizacje społeczne, obywatelskie. Są też partie polityczne. Ponieważ my chcemy rozmawiać z wszystkimi. My chcemy tu oddolnie tworzyć tą wspólną naszą platformę porozumienia. I dlatego się jednoczymy. My nie mówimy, że jesteśmy najmądrzejsi. Ale chcemy znaleźć te wspólne mianowniki, które nas łączą. Bo życie niestety jest polityką. Czy my chcemy, czy nie. Nie uciekniemy od tego. Czy węgiel, czy energia, czy szkoły, czy służba zdrowia. To wszystko dzisiaj jest polityką. I musimy o tym pamiętać. Dlatego jako wolni Polacy Małopolska pozwoliliśmy sobie tu zaprosić przedstawicieli trzech województw, bardzo aktywnych. Śląska, Dolnego Śląska i Podlasia, żeby pokazać, że to się da zrobić. My się nie przejmujemy tym, że nas jest niewielu. Zawsze mówię i powtarzam i będę powtarzał. Jednostki zmieniają świat, a reszta idzie za jednostkami. Tylko te jednostki muszą mieć cztery cechy. Muszą mieć wiedzę i to od razu powiem wcale nie profesorską, bo może być za przeproszeniem nieświadomy profesor i świadomy rolnik, robotnik. Musimy mieć siłę wewnętrzną w sobie, żeby się potrafić sprzeciwić i stanąć jeden przeciwko stu. Oczywiście argumentami, nie siłą fizyczną. Musimy mieć odwagę, żebyśmy potrafili stanąć prawdzie w oczy. I musimy mieć jedną cechę, z którą chyba jest nam najgorzej. Musimy mieć
wytrwałość. Nie jak zapałka, która się chwilkę pali, czy świeczka. Musimy mieć tą wytrwałość. Nie na dni, nie na miesiące, ale na lata. Dziś nasz projekt Wolni Polacy, Małopolska. To jest projekt polityczny, tak. I mówimy z pełną tego odpowiedzialnością, bo czekają nas wybory. Bo chcemy stworzyć alternatywę. Bo chcemy pokazać, że się da. Że nie jesteśmy skazani na okrągły stolik magdalenkowy. Że nie zgadzamy się na wojnę polsko-polską. I wybór między czumą a choleą. Czyli między PiS-em a PO. Bo oni mają media. Bo oni są silni, tak? Jest możliwość, jest alternatywa. Ja widzę tu między wami przyszłych radnych, przyszłych prezydentów miast, czy burmistrzów, ale także posłów. To z nas musimy wybrać. Tych świadomych ludzi, tych ludzi z kręgosłupem, tych ludzi, którzy się sprawdzili w bezpośredniej walce w okresie 2 lat pandemii i w okresie poprzedniej działalności. I wierzę, że tak jest i tak będzie. To tyle, kochani. Zaprosimy teraz przedstawiciela Ruchu Narodowego o polityce klimatycznej i o sprzeciwie wobec paktu Fit for 55 przed państwem Magdalena Rosiecka-Serwatka. Zapraszam. Szanowni Państwo, jak dobrze tutaj być razem z Wami. Jak dobrze mówić od początku? Szanowni Państwo, jak dobrze być tutaj dzisiaj razem z Wami. Jak dobrze do Was mówić. Jak dobrze swobodnie mówić. Być wysłuchanym, usłyszanym, zrozumianym. Spotykamy się dzisiaj tutaj wszyscy razem, ten październikowy dzień, aby zamanifestować naszą troskę, nasze lęki, nasze obawy o naszą ojczyznę, Polskę. Cieszę się, pojawiają się tutaj różne osoby. Kobiety, dzieci, mężczyźni, jesteśmy tu razem. Dzisiaj w sposób szczególny chciałabym się z Państwem podzielić moimi przemyśleniami, obawami, dotyczącymi polityki klimatycznej realizowanej przez Unię Europejską. Szanowni Państwo, jesteśmy pod dużym dyktatem tej polityki. A czy zdają sobie Państwo sprawę, że tak naprawdę 1% najbogatszych ludzi świata odpowiada za podwójną emisję dwutlenku węgla? Ale właśnie to ci najbogatsi uczą nas, instruują, jak dbać o klimat. Naukowcy od wielu lat alarmują, że wzrosła emisja dwutlenku węgla w skali globalnej. Ostatnie 25 lat podobno ten wzrost emisji dwutlenku węgla osiąga wartości bezprecedensowe. Co to oznacza? Jakie to niesie za sobą konsekwencje? Straszą nas topieniem się lodowców, podniesieniem poziomu wód, obszary wcześniej, które nadawały się do życia, podobno będą teraz pustynne. Szanowni Państwo, czym to może nam grozić? Tak nas straszą. To będą wielomilionowe, bezprecedensowe fale migracji. Co najciekawsze, tak naprawdę to właśnie ideolodzy zielonej transformacji, ekofundamentaliści, tak, globaliści, to oni przede wszystkim odpowiadają za zmiany klimatu. Próbują przerzucić ciężar odpowiedzialności na normalne społeczeństwa. Narzucają walkę o emisję z dwutlenkiem węgla. Narzucają rządom i normalnym społeczeństwom dyktat transformacji klimatycznej. Tak, transformacji tak realizowanej przez Unię Europejską. Szanowni Państwo, kto jest winien zmian klimatycznych?
Tak naprawdę to właśnie ci bogaci, 1% najbogatszych, to oni odpowiadają, tak jak właśnie mówimy, za podwójną emisję dwutlenku węgla. Ta emisja tak naprawdę jest na poziomie 3,5 miliarda najbiedniejszych ludzi świata. Następnie 10% najbogatszych ludzi świata to tak naprawdę 1/3 realizacji budżetu węglowego. Ta 1/3 budżetu węglowego to jest podniesienie średniej temperatury Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza. Ale odpowiedzialność za te wszystkie zmiany klimatyczne, tak jak mówię, ekofundamentaliści przerzucają na normalnych ludzi, na normalne społeczeństwa. Tak, ta polityka jest realizowana w ten sposób, że to właśnie my, normalni ludzie, biedniejsze społeczeństwa, młodzi ludzie mają ponosić konsekwencje, koszt, ponosić cenę, mają cierpieć z powodu dyktatu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, stoję tutaj przed nami wszystkimi, aby wybrzmiało głośne nie i sprzeciw, nie dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie dla dyktatu globalistów. 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 Nie dla dyktatu. Nie dla dyktatu globalistów. Szanowni Państwo, nie dla przerzucania kosztów całej transformacji klimatycznej na normalne społeczeństwa. Dziękuję serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Okej, teraz chciałem prosić o zabranie głosu przedstawiciela Małopolskiego Buntu Enę Żychowicz. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo, że tutaj jesteście. Słuchajcie, ja też tutaj jestem, chociaż serce mam rozdwojone, bo dzisiaj o godzinie 12 w mojej wsi Podłęże odbywa się pogrzeb mojej przyjaciółki. Przyjaciółki, która szczepiła się. Nie pomogły moje protesty, nie pomogły moje informacje. Po prostu nie udało mi się. No ona jest ofiarą tej wojny, tej cichej wojny. Ma dwoje dzieci. Wybudowała dopiero co dom, wprowadzili się. Wydawałoby się, że życie lekkie teraz będzie przed nią. Niestety stało się inaczej. Odeszłaś cicho i bez pożegnania, jak ta, co nie chce swym odejściem smucić. Jak ta, co wierzy w chwili rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić. To była moja przyjaciółka Dorotka. Uczcijmy ją chwilą ciszy. Dziękuję. Sankcje. Gaz i ropa płynie na zachód. Czemu? Bo sankcje nie obejmują dwóch największych banków Rosji, a Zachód lubi rosyjski gaz i ropę. Nasz nierząd wprowadza sankcje Rosji, a potem kupuje tę samą ropę i gaz dla nas po 2- i 3-krotnie wyższej cenie od innych krajów Europy Zachodniej. Mało tego, wysyła 220 tysięcy ton węgla Ukrainie, żeby potem ten węgiel odkupić za ciężkie pieniądze. Za nasze pieniądze, za pieniądze naszych dzieci. Dziwna ta wojna, gdzie napadnięty wypełnia kontrakty, a agresor zostawia sprzęt napadniętemu. I jest jak zawsze. Giną ludzie. A kto ma się bogacić, to się bogaci. Media. Nagle rusza fala strachu i nienawiści. Zabić potwora. Rosja to potwór, tyran. Trzeba ją zniszczyć. Tu odpala druga strona. Ukraińcy to Bandera UPA, naziści bez skrupułów. Przy tym świat jednomyślnie milczy o działaniach wiadomej nacji. Stanów Zjednoczonych, którzy prowadzą najtańszą dla siebie wojnę rękami chłopców z Ukrainy.
Umierają jedni i drudzy, synowie matek rosyjskich i ukraińskich. Jedni i drudzy są ofiarami. Zostali użyci do niecnych interesów bogaczy tego świata. Mieliśmy zamknięte oczy i zimne serca, gdy zabijali i okradali społeczeństwa Iranu, Syrii, Afganistanu i Iraku. Pamiętajmy, reżyser jest na górze i on tym steruje. To rządy największych korporacji. Oni mają swoich aktorów, czyli naszych rządzących i polityków. W ich rękach jesteśmy nic niewartymi marionetkami, które wykorzystują, używając socjotechnik telewizyjnych, skłócając i siejąc dezinformację. Spróbujmy inaczej. Zapomnijmy o mediach. Gdy osiągniemy stan, gdzie ich nie ma, wtedy okazuje się, że więcej nas łączy niż dzieli. Że jesteśmy tacy do siebie podobni. Że nie każdy Rosjanin to potwór, a nie każdy Ukrainiec to banderowiec. Odetnij sznurki, a potwory znikną. Kocham, lubię, szanuję Rosjan, Ukraińców, Polaków, Białorusinów, Niemców i wszystkich ludzi. Nie Rosjanin mi wrogiem, ani Ukrainiec, ani Białorusin, ani Niemiec, ale władza, nie rząd zainstalowany w każdym państwie. NWO, WHO, NATO, WON! Tak dla pokoju, nie dla wojny! 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 Polski rząd, a raczej antypolski, celowo rujnuje gospodarkę i z premedytacją doprowadza do inflacji. A inflacja to przecież rabunek naszych oszczędności. Krok po kroku politycy doprowadzają do destabilizacji ekonomicznej naszego kraju, rozdając nasze pieniądze na prawo i lewo i oddając za bezcen nasze bogactwa naturalne. Zamykają kopalnie, niszczą i sprzedają nasz rodzimy przemysł. Wprowadzają niczym nieuzasadnione lockdowny i ograniczenia. Za ciężkie pieniądze kupują dla nas, bez naszej zgody, preparaty inżynierii genetycznej. Mordują. Na początku pandemii nadrukowali pieniędzy i dali wam, przedsiębiorcy, tak zwane tarcze ratunkowe za to, że daliście się zamknąć na podstawie bezprawnego lockdownu. Oni rzucili wam ochłap, żebyście się pozamykali i nie pracowali, w efekcie dążąc do waszego rujnowania. Dlatego wzywam was, przedsiębiorcy, jednoczcie się z narodem. Nie bierzcie drukowanych, pustych pieniędzy, bo wtedy stajecie się współudziałowcami okradania narodu, sami podcinając gałąź, na której siedzicie. I wam, lekarze, zamknęli usta krwawymi pieniędzmi, tak zwanymi dodatkami covidowymi, za to, że braliście udział w uśmiercaniu swoich pacjentów. A to wszystko zgodnie z rockefellerowskimi protokołami medycznymi. Słuchajcie, były przypadki, że lekarz otrzymywał kwotę 20 tysięcy złotych za pół godziny pracy. Dużo łatwiej jest mówić sobie, że byliście bohaterami, niż przyznać, że byliście wspólnikami ludobójstwa. Hańba! 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 Dlatego wzywam was, lekarze, nie bądźcie akwizytorami mafii farmaceutycznej. Przestańcie zabijać. Zacznijcie wreszcie leczyć. Nie bierzcie pieniędzy ubroczonych krwią ludzką. Wysokie premie dostaliście i wy, nasi policjanci, za wykonywanie najgorszych, bezprawnych rozkazów,
zapałowanie na protestach, zagazowanie, otaczanie kordonami, za wystawianie wbrew prawu mandatów za brak masek, za nieprzestrzeganie bezpodstawnej kwarantanny, za gnębienie na wszelkie sposoby nas, wolnych Polaków. I was wzywam, policjanci, i was, żołnierze, potrzebujemy was. Nie bądźcie wspólnikami władzy, nie rządu, który jest naszym rebeliantem. Wy też macie dzieci, macie rodziny. Ten problem również was dotyczy. Dlatego, gdy wybije godzina zero, stańcie po właściwej stronie. Potrzebujemy was. Ta godzina wybiła już. Tak, wybiła. Już dawno temu, słuchajcie. Rozdają przywileje i rozdają bez pytania nasze pieniądze naszym gościom z Ukrainy. A nawet mają zamiar scalić Polskę z Ukrainą lub potajemnie już tego dokonali. Wszystko wskazuje na to, że około miesiąc temu polski rząd podpisał potajemnie taką umowę, że Polska i Ukraina stanowi jeden organizm państwowy. Nie jest to porozumienie. Hańba! 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 Narodowy Bank Polski asekuruje ukraińską hrywnę, upadłą walutę. Wpompowano pieniądze w bank ukraiński, który wypłacił całej budżetówce pieniądze. Bardziej dba o utrzymanie kursu hrywny niż złotówki. Oprócz zasiłków i wszelkich przywilejów dla wysiedlonych, Polska ma wypłacać stałe pensje budżetówce ukraińskim urzędnikom i funkcjonariuszom. Hańba! 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 Słuchajcie, mają oni podlegać skarbowi państwa polskiego. Wydają numery PESEL Ukraińcom, który przysługuje tylko obywatelowi polskiemu. Czy to nie dziwi? Mają ustalać i wypłacać emerytury Ukraińcom, włączając w to lata pracy na Ukrainie i ustalać na tej podstawie kapitał początkowy na wypłaty im rent i emerytur. Tak dla pomocy, nie dla przywilejów! 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 Oczywiście chodzi o pomoc dla uchodźców, a nie dla przesiedleńców, bo to jest po prostu masowa migracja, celowo skierowana przeciwko nam, Polakom. I w sumie też przeciwko Ukraińcom, też to sobie musimy powiedzieć. Goście Ukraińcy, nie my was zapraszaliśmy. To rząd nas okrada i wam rozdaje nasze pieniądze, zadłużając nas i nasze dzieci na pokolenia. Pamiętajcie, że wy też jesteście ofiarami i to, co nam szykują i was dotyczy. Zostaliście wysiedleni. Wzywam was, goście Ukraińcy, gdy zajdzie potrzeba, stańcie po stronie narodu polskiego. Nie dajcie się zmanipulować dla dobra naszego i waszego. No, nie wierzymy, ale słuchajcie, no, są różni ludzie. Są różni ludzie i w Polsce, i na Ukrainie, i w Rosji, i na Białorusi. Dziadowie się w grobach przywracają. No niestety, mamy po prostu historię taką za sobą, która się ciągnie nadal i Ukraińcy niestety czczą nie te postacie, które powinni i też jestem bardzo temu przeciwna. Ale nie sypujmy wszystkich do jednego wora, mimo wszystko. Takie działania władzy doprowadziły właśnie do szalejącej inflacji i wzrostu cen. A inflacja to rabunek naszych oszczędności. Pamiętamy, że w latach 70., gdy w Polsce podrożał sam tylko cukier, ludzie masowo wychodzili na ulicę. I protestowali. Cokolwiek podrożało, buntowali się. A my milczymy, siedząc w ciepłych, póki co domach za ekranami smartfonów. Adam, kończę. Chociaż raz mi nie wyrywaj tego mikrofonu. Wiem, że to długo trwa. Przepraszam was wszystkich. Może za długo mówię. Za krótko. Dlatego wzywam i was, młodzieży, studenci i uczniowie. Otwórzcie szerzej oczy, bo idą ciężkie czasy dla was. Wyglądnijcie za waszych ekranów. Tak, to nasza wina.
powinniśmy się uderzyć też w piersi, bo wyszkoliliśmy was na niewolników korporacji. Oddaliśmy was w ręce fałszywej, schematycznej edukacji, która zamiast uczyć logicznego myślenia, indoktrynuje i uczy powielania schematów i fałszywych reguł. Ale co tam? Nie będziecie nic posiadać i będziecie szczęśliwi. Znamy już to hasło. Słyszeliśmy to nieraz. Od Klausa Schwaba. Od tego, co obraduje w Davos. Od tych, którzy dążą do depopulacji i całkowitego zniewolenia rozwiniętych społeczeństw dla ziemi. Nie dla korporacji! 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 Nie pozwólmy się ograbić, nie dajmy się podzielić, bo podzielonym społeczeństwem łatwo się rządzi. Oni nas polaryzują, dzielą na tych szczepionych i nieszczepionych, na biednych i bogatych, na funkcjonariuszy i obywateli, błyskawice i moherowe berety, na prawicowych i lewicowych. Żeby ich pokonać, musimy być razem, bez podziałów. Brawo! Słuchajcie, już kończę, już jest naprawdę chwilka. Tutaj mam taki słoik, bo słuchajcie, gdyby do słoika włożyć czerwone i czarne mrówki, to one będą sobie chodzić między sobą i całkiem nieźle egzystować. Ale gdy poczepiemy tym słoikiem, to wtedy zaczną się gryźć i atakować. My wszyscy wiemy, kto tym słoikiem czepie. I miejmy to zawsze w pamięci. I te problemy dotyczą nas wszystkich. Nieważne, kim jesteś, policjantem, lekarzem, przedsiębiorcą, studentem, wojskowym, Ukraińcem czy Polakiem. Żeby ich pokonać jako cywilizacja ludzka, musimy stanąć razem. Ramię w ramię! 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 I pamiętajmy, nie możemy się ich bać. Strach nie jest naszym sprzymierzeńcem. Jeszcze jedną rzecz wspomnę tutaj, żeby było jak najkrócej. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, co to jest renta planistyczna. Podam na przykładzie. Mam taką działkę we wsi Krakuszowice, która jest warta 100 tysięcy. To jest działka rolno-budowlana, ale mogą spokojnie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i zmienić ją na działkę inwestycyjną. I dadzą mi wózetkę na wybudowanie wieżowców. Ale kto tam te wieżowce wybuduje, słuchajcie? I moja działka, wartość jej wzrośnie o 700 tysięcy. I od tych 700 tysięcy będę musiała zapłacić 30% podatku. 3 razy 7? Wszyscy wiemy. 21. 210 tysięcy. Od działki, która jest warta załóżmy 100 tysięcy. I tak nas będą po prostu ogrywać i oszukiwać. Pamiętajmy, brońmy tych naszych własności, bo za chwilę nam wszystko pozabierają. Obecnie jest też procedowana ustawa o ochronie ludności, ale ktoś będzie już inny o tym mówił. Ja tylko chcę powiedzieć ostatnie zdanie, że trzeba doprowadzić wszystkich tych, którzy działają na szkodę polskiego społeczeństwa, do rozliczenia przed sądem. Rząd pod sąd! 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 Dziękuję. Gdzie jest Adam, bo wyrwał mikrofon? Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Grażynkę. Dzięki Ela za ten apel i szeroki przegląd tego, z czym próbujemy walczyć. Teraz chciałam zaprosić przedstawiciela z najdalszego zakątku, który do nas przyjechał z Podlasia, czyli Roberta Paligę. Będzie mówił o radach życia. Roberta, brawa, brawa, brawo, 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 Robert! O samoorganizacji w powiatach i o sposobie na walkę do Polski. Witajcie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że tu jesteście. Jak wszyscy widzimy, tak naprawdę my się pewnie wszyscy znamy. Byliśmy już na tylu protestach przez te 2-3 lata,
że zdążyliśmy się spotkać, przynajmniej z widzenia się znamy. Ja reprezentuję poza Podlasiem także grupę osób, która jest niezadowolona z działań tak zwanych liderów do tej pory. Słuchajcie, trzeci rok mówimy to samo. Fajnie, że o tym mówimy, tylko gdzie są rozwiązania? Proponowaliśmy już dawno, to wypływało i z Podlasia, i z różnych regionów Polski, żebyśmy się realnie jednoczyli. Wszyscy mówią o zjednoczeniu nas, wolnych ludzi, tylko tego nie widać. To jest też zjednoczenie bezobjawowe, jak się domyślacie. Zaproponowaliśmy w ramach rozwiązanie techniczne, jest strona internetowa, gdzie każdy może się wpisać, żebyśmy mieli do siebie kontakty. My się mamy nie zgadzać między sobą, ale mamy dla dobra Polski wspólnie działać. Ja się cieszę, że są tutaj osoby, z którymi ja się wielokrotnie spierałem. Pablo jest taką osobą. Ja, Pablo, dziękuję ci za to, dlatego że, słuchajcie, my wspólnie mamy wypracowywać nowe kierunki działań. Przeciwnik zarządzał nami, no może nie nami, ale w większości tych ludzi, którzy tu chodzą, strachem. My na Podlasiu, w województwie podlaskim, zarządzaliśmy włodarzami strachem. Da się to zrobić, można im odwzajemnić. To nic nie kosztuje. Proponowaliśmy to i proponujemy dalej. Będziemy omawiać dzisiaj różnego rodzaju ustawy, które jeśli my zaniechamy działań, to oni sobie to wprowadzą. Tak jak wszystko, co chcą sobie wprowadzić. Mogą nas podłączyć do wymyślonej republiki bananowej, bo mogą, bo ludzie, zresztą widzicie, nie mają ani świadomości, zresztą ja coraz bardziej wątpię w tą tak zwaną świadomość po naszej stronie, dlatego że ludzie się dzielą sami świadomie na zasadzie swoich własnych mądrości. Ja jestem pełen wątpliwości. Powiem wam jedno. Drugą rzeczą, którą nas dzielą i który, z czego nas okradają, to są nasze finanse. Wielokrotnie, a teraz my już to przygotowujemy, a reprezentuję tą grupę osób, która jest niezadowolona z działań dotychczasowych liderów, przygotowujemy sądy arbitrażowe, polubowne, bo to my chcemy się z przeciwnikiem dogadać. Nie tak jak oni, że nas będą okradać. I wykorzystamy każde narzędzie, które jest zgodne z prawem i jest narzędziem bez przemocy, żeby wejść na teren naszego przeciwnika i poukładać ten świat po swojemu. I zapraszamy wszystkich, wszystkie organizacje, wszystkie osoby do współpracy. I nieważne, czy ktoś popiera jedną, drugą partię, to nie ma znaczenia. Ważne jest jedno. Ja wam powiem, jak to teraz wygląda w województwie podlaskim. W Goniądzu, bo stamtąd przyjechałem, gdzie ludzie jeszcze 2 lata temu mówili, żeby nie użyć wulgaryzmów, że jesteśmy niepoczytalni wręcz, żeby tego nie nazwać inaczej. Teraz ci sami ludzie do nas przychodzą albo z prośbą o pomoc, albo mówią, że mamy i mieliśmy rację. Co z tego, jak oni sami dalej siedzą w domach i nie wychylają nosa? To nie jest tak, jak w większości się wydaje, że jakieś miliony wyjdą na ulicę. Z policją, tak jak tu w Krakowie, mamy rewelacyjną relację, mimo że wykonują pewne rzeczy, za które ja będę chciał, bo pochwalę się, mam dozór 2 tygodnie, 2 razy w tygodniu nałożony przez prokuratora, bo podobno, czytając wyroki śmierci Podlaskiego Trybunału Sprawiedliwości, chciałem kogoś zabić, a pokazałem to i się na to zdecydowałem właśnie na takiej zasadzie, żeby zarządzać strachem przeciwnika. I wieście, obejrzyjcie sobie, prezydent Białegostoku, bo też powiem cenzuralnie, robił pod siebie, kiedy o tym opowiadał. Oni się boją. Boją się, że my będziemy ich traktować tak samo. Ja nie namawiam do niczego złego, namawiam do zasady wzajemności. Jak ciebie ktoś opluwa, masz prawo się bronić. I szukajmy narzędzi takich, żebyśmy mogli faktycznie się bronić. Nie gadać, nie opowiadać.
Obejrzyjcie się, zobaczcie, ile ludzi, za których my walczymy, w ogóle nie wie, o co chodzi, bo ich to nie interesuje. Tak samo jak było ze szczepieniami, z maseczkami, ich to nie interesuje. Ale ja nie chcę żyć w świecie, gdzie moja odpowiedzialność i moja etyka pozwoli na to, żeby kogoś do czegokolwiek zmuszać. I to, że ja się z większości z was mogę nie zgadzać, jest świetne. A wiecie dlaczego? Bo tylko z tej niezgody wynika możliwość rozwoju. Bo przeciwnik proponuje nam, że nas zaczypuje, wyszczepi i potraktuje jak bydło. Bydło się nie buntuje. Dokładnie. Dlatego to jest nasza odpowiedzialność i naprawdę, słuchajcie, to możecie sobie nazwać, byleby to było powiat po powiecie, nazwijcie sobie to krzaki powiatowe, nie wiem, krasnoludki powiatowe. My mamy narzędzie od Fundacji Planeta Życia, gdzie to się nazywa Rady Życia, bo chodzi o to, żebyśmy się jednoczyli. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w tych radach życia, czyli w tych powiatówkach, to to, że wy musicie wiedzieć, gdzie mamy swoich ludzi, którzy pomogą, którzy powiedzą, gdzie kupić jajka, żeby nas nie truli żywnością, kto załatwi, pomoże, ogarnie ochronę zdrowia. I to robimy dla siebie. Zacznijcie wszyscy martwić się o swoje rodziny, bo to jest ta świadomość, która pozwala nam się buntować. A ja widzę, że po naszej stronie, przez podział, przez mądrościowców, jak ja to mówię, bo każdy jest mądry, tylko gdzie my jesteśmy zjednoczeni? Po to są te rady życia, po to jest ta strona. Niech każda organizacja wpisze swoich przedstawicieli, żebym ja, jadąc przez Polskę, będąc w Ciechocinku, wiedział, do kogo mogę od nas, czy do Kazika, czy do Eli zadzwonić, powiedzieć: cześć, fajnie, że jesteś w tym Ciechocinku, bo ja akurat przyjechałem. Może coś wymyślimy, bo mam chwilę. I powiem wam, że po tych prawie 3 latach ja nawet nie jestem sfrustrowany. Ja wychodzę z założenia, że ci wszyscy ludzie naokoło potrzebują wielkiego kryzysu. Jeśli tego potrzebują, my nie zrobimy nic innego niż to, żeby im ten kryzys zapewnić, bo to ich decyzja, ich zaniechanie do tego doprowadza. Będziemy tu mówić o różnych rzeczach, ale tak naprawdę od prawie 3 lat diagnozujemy sytuację. A gdzie są ci liderzy, którzy mówią: dobrze, zdiagnozowaliśmy, ja jestem przedsiębiorcą. Słuchajcie, po 2 latach, jeśli firma czy jakieś przedsięwzięcie nie przynosi zysku, to trzeba zmienić profil działalności. To co robią ci liderzy od 2 lat, że oni po prostu działają i masę pieniędzy idzie w błoto, a nie ma efektu? Trzeba zmienić sposób funkcjonowania, trzeba poprawić, znaleźć inne rozwiązanie. Zresztą widzicie, ilu nas jest, tak? Ale ja uważam to, co Adam mówił, że nas jest wystarczająco dużo. Problem polega na tym, że zamiast usiąść i ustalić plan działania dla 50 osób w Polsce, a ja wiem, że przy 50 osobach, przy sądach arbitrażowych, co powiedziałem, że to tworzymy po to, żeby odbierać im to, co nam ukradli. I wiem, że wiele osób powie, że a to, bo to może nie działać, albo nie będzie działać, albo tego się nie da zrobić. To ja wiem, że te osoby, które to mówią, na pewno tego nie zrobią. Musimy wspólnie działać i musimy krok po kroku wchodzić na teren przeciwnika, jednocześnie zabezpieczać swoje tyły. Na większość ludzi nie możemy liczyć, możemy liczyć tylko na siebie. Więc słuchajcie, naprawdę, ja bardzo proszę, żebyśmy wspólnie stworzyli dla siebie bazę ludzi, na których możemy polegać. Bo widzicie, na większość nie możemy. Jak im powiedzą różne rzeczy, będą różne rzeczy przyjmować, robić. To tylko my
jako naprawdę przywódcy, nie elity, tylko przywódcy, którzy dają przykład, jesteśmy w stanie zmienić tą rzeczywistość. Bez nas nic się nie zmieni. Zapraszam was wszystkich na debatę, będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że będziecie też na tej debacie, będziecie zadawać bardzo trudne pytania tym, którzy tam będą brali udział. Ja mam nadzieję, że będę miał szansę opowiedzieć o tym, co do tej pory zrobiliśmy na Podlasiu i mam nadzieję, że będziemy się naprawdę realnie jednoczyć. Tu nie ma czasu na mądrości różne, na opcje, na dzielenie się, bo nas zaorają po prostu. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Słuchajcie. Dziękujemy. Słuchajcie, ponieważ Robert Paliga reprezentuje tutaj Podlasie, został przez nas zaproszony. Na znak solidarności z nim chciałem przekazać znaczek, taki sam jak ja mam tu, wolność, wolni Polacy. Noś go, dumnie. Dziękuję bardzo. Taki znaczek to każdy powinien z nas nosić, ale ten znaczek nie ma znaczenia. Dlatego, że ja mam wolność w sobie i ja nie wyobrażam sobie, i mówię to pod całą odpowiedzialnością życia w kraju, że ktokolwiek, pamiętajcie, ktokolwiek będzie mi mówił, jak ja mam żyć. I to dotyczy też tych różnic między nami, co jest bardzo ważne. Ja chcę wolności dla nas wszystkich. I powiem coś, co może się niektórym nie spodoba, bo my się spieramy. Ja uważam, że nawet osoba o niskim ilorazie inteligencji, czyli kiedyś to był debil w nomenklaturze psychologicznej, ma prawo popełniać błędy. Każdy z nas ma prawo popełniać błędy i my mamy chronić tych ludzi przed tym i być przy nich, jak popełnią błąd. Mamy ich wspierać. Od tego okay. My jesteśmy. Okay. Dziękujemy ci, Robert. Słuchajcie, teraz chciałem, żeby głos zabrała w imieniu Polska jest jedna, partii politycznej, Jarzynka Bakunowicz. Ja, proszę państwa, jestem tu w zastępstwie, ponieważ liderem na Małopolskie jest Michał Karpała i mu dzisiaj zdrowie odmówiło posłuszeństwa. Ale jako, że z nim przez ten cały rok próbowałam ogarniać te działania tutaj, to mogę powiedzieć, jak to wyglądało. My jesteśmy od niedawna, zebraliśmy faktycznie podpisy pod tą partią polityczną, ale druga noga to jest ruch społeczny, ja tutaj się utożsamiam. Bo to jest po prostu taka, ja nazywam, banda obudzonych normalsów, czyli żyliśmy sobie spokojnie swoim życiem, wychowywaliśmy swoje dzieci, aż przyszedł 2020 rok i zrozumieliśmy, jak bardzo jesteśmy oszukiwani. Wiele z nas też, to są osoby wierzące, jesteśmy bardzo rozżaleni tym, jak po prostu Kościół zamknął swoje drzwi przed nami, jak okazało się, że życie doczesne jest jednak ważniejsze niż życie wieczne. Jeśli nasi hierarchowie nam mówili o tym, że to jest akt miłosierdzia, żeby po prostu nie przystępować do sakramentów, więc myślę, że to jest taka trochę charakterystyka tego naszego ruchu. Z drugiej strony partia polityczna też się tworzy, tak jakby gdzieś pączkują w tych różnych miejscach właśnie te inicjatywy. Także też jest taka u nas część działań. I w sumie tyle mogę powiedzieć na ten moment. Chciałam jeszcze w imieniu naszym tutaj organizatorów przywitać, bo jest także z nami e-parlament i niezależne związki zawodowe Wolność i Godność. Także witajcie, bo jesteście z nami również. Rzecz, która tak troszkę też nas upodobnia może do VAT-a, którzy będą następnymi tutaj mówcami, to również w ruchu Polska jest jedna mamy taką samopomoc, po prostu spotkania wokół różnych tematów organizowaliśmy, żeby jakoś w tym najciemniejszym okresie się wspierać. Byliśmy pod Sejmem tam w tych strasznych dniach, kiedy ta segregacja była wprowadzona, ale na szczęście upadła w dużej mierze, bo nie w całej. I też podobnie troszkę może, ale myślę, że dużo mniej zaawansowany sposób, jak VAT-achy działamy. Dlatego teraz, idąc dalej w naszym planie tutaj spotkania, chciałam zaprosić panią Katarzynę Bnin-Blińską z VAT-ach, która opowie o możliwości porozumienia między środowiskami antysystemowymi, o ustawie Wąsika i o znaczeniu gotówki. Kasia, zapraszamy. Witam wszystkich państwa w imieniu VAT-ach Głosu Obywatelskiego z całej Polski. Dobrze mówię? Słychać? Proszę państwa,
Wszyscy sobie zadajemy pytanie, dlaczego nas już jest tutaj tak mało. W całej Polsce mamy rozmaite organizacje, jak słyszeliście, i wszystkie te organizacje zmierzają do jednego. Chcą zmienić naszą sytuację w kraju. Głos Obywatelski od paru lat daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim ludziom w Polsce, którzy na coś narzekają, którzy są ofiarami powszechnie obecnej cenzury. Cenzury w mediach, cenzury na uniwersytetach, cenzury w szkołach, cenzury w szpitalach, cenzury w wojsku, w policji, we wszystkich organach administracji państwowej. Ludzie wiedzą, że pewnych rzeczy nie mogą wyartykułować po prostu dlatego, że powszechnie panująca ideologia nie pozwala im na to. Dlatego spotykamy się w małych gronach, w różnych organizacjach społecznych, żeby wyartykułować nasz punkt widzenia. Jest ogromnie dużo sprzeczności w tak zwanym antysystemie. Te sprzeczności są prawdopodobnie celowo wywoływane przez różnych troli, którym zależy na tym, żeby ludzie się nie jednoczyli. Ale jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Nie wszyscy ludzie mają świadomość. Jesteśmy w pełni w trakcie wojny kognitywnej, wojny o umysły i o duszę ludzi. Za pomocą wszystkich możliwych środków usiłuje się uśpić społeczeństwo. Jak spojrzycie na tych wszystkich ludzi, którzy siedzą w kawiarniach, którzy sobie łażą po rynku, to są ludzie, których po prostu nie interesuje rzeczywistość. Oni się zajmują swoimi sprawami. Uważają, że pójście na wystawę, czy do muzeum, czy na koncert, to jest ważniejsze niż jakakolwiek działalność, dlatego że nie wierzą w to, że coś można zrobić. Watahy mają zupełnie inny punkt widzenia. Przed mikrofonem, przed tubą Watah Obywatelskich przewinęli się przedstawiciele OKO.PZN, przedstawiciele wolnych, niezależnych lekarzy, nauczycieli, prawników, rozmaitych osób pokrzywdzonych przez ten system. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby społeczeństwo w większym gronie postarało się w jakiś sposób wyciągnąć Polskę z tego dna, do którego żeśmy dotknęli stopami. Bo można z całą pewnością powiedzieć, że my nie mamy premiera, my mamy gubernatora, który rządzi kolonią polską. Nasza wolność... Nasza wolność została pogrzebana przez tych jaśnie panujących posłów i senatorów, którzy przyklaskują globalistycznym zasadom. Niech mi ktoś z was powie, kto był inicjatorem ustawy, tak zwanej ustawy Wąsika, której projekt został wprowadzony do Sejmu 5 września. Ta ustawa zakłada w punkcie 42, że między innymi obywatele polscy będą przymuszani do tak zwanych zabiegów medycznych. W punkcie 43 mówi, że w imię obrony społeczeństwa i wyższych wartości społecznych będzie można ludzi przesiedlać, odbierać im mieszkania, samochody, cokolwiek. Tego rodzaju ustawy nie powstają w głowach naszych przydurnych posłów. One są podsuwane zgodnie z ogólnie panującą na świecie teologią WHO, która zarządza w taki sposób, żeby za pośrednictwem tej nieszczęsnej pandemii, która była de facto nie pandemią, a plandemią, wymusić na wszystkich społeczeństwach posłuszeństwo i całkowite uzależnienie, ubezwłasnowolnienie narodów. Jaki mamy sposób na to, żeby się z tego wyrwać? My uważamy, że mamy sposób. To jest nie tylko kwestia tego, że w Watahach się wspieramy wzajemnie i że jesteśmy w jedną wielką rodziną i gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli w Polsce, to mamy przyjaciół, znamy się wzajemnie, możemy wzajemnie do siebie wstąpić, wspólnie robić projekty i w jakiś sposób trzymać fason, trzymać się dobrej
dobrej myśli, że damy radę. Bo takie mamy hasło nasze, że damy radę cokolwiek by nie było. Natomiast z punktu widzenia takiego szerszego, żeby całe społeczeństwo cokolwiek zrozumiało, musimy się wynieść z naszych polskich spraw, o których tutaj była mowa, które są w 100% słuszne. Zgadzamy się z każdym przedmówcą, który tutaj był. Ale musimy wyjść poza nasze polskie podwórko i nasz polski punkt widzenia. My jako Watahy nie mamy nic przeciwko komukolwiek, żadnemu narodowi. Wręcz przeciwnie, popieramy, żeby ludzie w ramach swoich własnych narodów szanowali swoją własną tradycję, swoją własną kulturę i rozwijali się jak najlepiej to można, bez uszczerbku dla Matki Ziemi. Ale musimy zmienić świadomość ludzi. 7 września we Władywostoku pod przewodnictwem pana prezydenta Putina odbyło się ostoczne forum ekonomiczne, wschodnie forum ekonomiczne. To forum zgromadziło około przedstawicieli około 3 miliardów ludzi na świecie. O tym nie ma mowy w naszych mediach i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że co najmniej połowa ludzi na świecie nie zgadza się z tą ideologią, którą nam narzucają w naszych mediach. Tamci ludzie odwracają się od Europy zupełnie. Oni wierzą w to, że Azja i Pacyfik to jest przyszłość ludzkości. I nie zgadzają się z ideologią pana Klausa Schwaba. Uważają, że rozwój polega na tym, żeby ludziom zorganizować w taki sposób życie gospodarcze i ekonomiczne, żeby każdy człowiek miał prawo do swojej własności, do swojej pracy, do sukcesów. I w tym celu oni się zebrali i przedstawili ogromny program ekonomiczny dotyczący połowy ludzkości świata. Oczy Putina nie są zwrócone na Polskę ani na Europę. One są zwrócone na wschód. I tam jest program dla 17 miast w obrębie Federacji Rosyjskiej, które będą miały wyjątkowe przywileje, żeby rozwijać się, żeby tam były filie uniwersytetów, żeby ludzie mogli nabywać mieszkania na kredyt 2%, żeby były wszystkie możliwości do tego, żeby tam się rozwijała gospodarka i wszystkiego rodzaju przemysły. Putin dał do zrozumienia wszystkim ludziom na tym forum, że jego sankcje nie dotyczą. To jest kraj, który ma 9 stref czasowych, ma wszystkie możliwe zasoby w zakresie gospodarki węglowodorowej, czyli energetyki, i wszystkie możliwe zasoby, jak chodzi o tak zwane metale ziem rzadkich, które są dzisiaj niezbędne do tego, żeby funkcjonowały przemysły elektroniczne, przemysły chemiczne i tak dalej. Jemu te sankcje są na rękę. W momencie, kiedy zgromadził wokół siebie przedstawicieli tylu krajów i dał im możliwość wypowiedzenia się na tym forum ekonomicznym, ci ludzie uwierzyli w to, że nie muszą się zgadzać z ideologią globalistów. Następstwem tego spotkania było następne spotkanie w Kazachstanie, w Astanie. Tam odbył się szczyt krajów azjatyckich, na którym byli przedstawiciele 60 krajów różnych narodów. Wszystkie były republiki Związku Radzieckiego, wszystkie kraje, które w Azji chcą rozwoju, chcą wolności, chcą niezależności. Jeżeli będziemy mieć świadomość, że nie jesteśmy pod butem globalistów, bo są ludzie, którzy myślą inaczej i to nie jest garstka taka jak tutaj, to jest przeszło 3 miliardy ludzi na świecie, którzy myślą inaczej, którzy mają ogromne zasoby, którzy mają niesamowitą technologię. Wejdźcie sobie na Google Earth i zobaczcie, jak wygląda Malezja, jak wygląda Indonezja, jak wygląda Singapur, jak wyglądają Chiny, jak wyglądają Indie. Kraje BRICS. To jest niesamowity potencjał, a Europa dzięki naszym durnym politykom stoczyła się na samo dno. Dotychczas Europa żyła dzięki temu, że mieli bogactwa zdobyte w koloniach afrykańskich. Złote lata, Golden Sixties, to były lata, kiedy oni po tym, jak się wycofali z kolonii, korzystali przez dłuższy czas z tego, co nakradli.
żeby wam powiedzieć, jak oni się zachowują w stosunku do krajów tak zwanych trzeciego świata, które już dzisiaj przestały być krajami trzeciego świata, to powiem wam tylko tyle, że na tym forum ekonomicznym Putin oficjalnie powiedział, że na 87 statków ze zbożem, które wypłynęły z Ukrainy z przeznaczeniem do krajów biednych, tylko 2 statki dotarły do krajów biednych. Pozostałe dotarły do krajów tak zwanych rozwiniętych. Tak wygląda troska tak zwanego Zachodu o biednych ludzi. Dlaczego tak się stało? Bo chcą zagłodzić ten trzeci świat, chcą doprowadzić do tego, żeby była jeszcze większa imigracja z Afryki, z krajów, które są objęte rozmaitymi sankcjami i które są objęte wojną. Nie zapominajmy o tym, że od 2011 roku trwa wojna w Syrii. Wszyscy patrzą na to, jak się zamienia Aleppo, tak jak kiedyś Warszawę, w ruinę. Wszyscy patrzą na to, co się dzieje w Jemenie, gdzie jest ponad 2 miliony ofiar. Wszyscy patrzą na to, co się dzieje w krajach afrykańskich i nikt nic nie mówi, bo każdy patrzy nie dalej jak koniec jego nosa. Wolność ludzi na całym świecie, wszystkich narodów, wszystkich plemion jest podstawą tego, żeby był na świecie pokój. I zmierzam do tego, co chciałam powiedzieć na początku, że naszą wspólną platformą porozumienia, nie tylko pomiędzy tymi grupami, które tutaj są, ale pomiędzy całym społeczeństwem Polski, powinna być walka o pokój. Wskazanie na całym świecie ludziom, że nie ma najmniejszego powodu, żeby tworzyć wojny. Popatrzcie, co się stało z Libią. Muammar Gaddafi, który był idolem prawie wszystkich Afrykańczyków, który chciał stworzyć jedną monetę afrykańską, dinara afrykańskiego, który chciał stworzyć platformę porozumienia dla krajów afrykańskich, żeby się wydobyły z neokolonializmu, które wpadły po tym, jak został obalony tak zwany kolonializm, został zabity jak pies. Hussein w Iraku został zamordowany jak pospolity przestępca, tylko dlatego, że ludzie uwierzyli w kłamstwo medialne, że tam była broń chemiczna. Nie było żadnej broni chemicznej, posłużyli się nimi tak, jak się posłużyli Kurdami, którzy do dzisiejszego kraju, tak jak Polska, nie mają swojego państwa, którzy są rozczłonkowani między Irak, Syrię, Turcję i Bóg wie co jeszcze. Ci ludzie walczą o swoją wolność i nie mają swojego konta na ziemi. A dzięki czemu tak się dzieje? Dzięki temu, że na Bliskim Wschodzie są bogactwa. Tam, gdzie są bogactwa, zawsze wyciągają rękę po to globaliści i po to są te wojny. Czy nam jest potrzebna wojna tu w tym kraju? Nie! Czy nam potrzebna jest taka sytuacja, żeby nasz węgiel, nasze zasoby naturalne, nasza geotermia, nasze wszystkie bogactwa naturalne, które posiadamy, stały się łupem zagranicznych korporacji? Nie! No więc postarajmy się w swoich środowiskach wzbudzić w ludziach potrzebę tego, żebyśmy się stali liderem walki o pokój. Jeżeli całe społeczeństwo się tą ideą zaszczepi, to będzie wreszcie platforma porozumienia. Bo chyba nikomu nie zależy na tym, żeby tu spadały bomby, chyba nikomu nie zależy na tym, żeby nasze dzieci były kalekie z poobrywanymi rękami, tak jak to się dzieje w krajach, w których jest w tej chwili wojna. Niestety kolonizacja Ukrainy pokazuje nam, co się dzieje ze społeczeństwem, w którym prezydent woła do tego, żeby walczyć do ostatniego Ukraińca. Zależy mu na tym, żeby Ukraińcy wyginęli, żeby tam była pustynia dla kogoś innego? Niestety, ja uważam, że tak samo jak nasze społeczeństwo, które jest tu nieobecne na tym spotkaniu, tak samo społeczeństwo ukraińskie czy jakiekolwiek inne jest też ofiarą cenzury i braku informacji. My współczujemy wszystkim ludziom, którzy dzisiaj cierpią z powodu wojny. Jeżeli się nic nie robi ani w sprawie dzieci syryjskich, jemeńskich, libijskich czy jakichkolwiek innych, bo wojny na świecie są wszędzie, tylko nie o wszystkich wiemy, to my musimy jako Polacy wreszcie wznieść wspólną walkę o pokój.
I to moim zdaniem będzie dobra platforma porozumienia, bo to chyba każdy rozumie, że nie ma to jak święty spokój. Dla Polaka to jest rzecz bardzo cenna. Dziękuję za możliwość. Brawo! Proszę. Pan niewolnik. Pamiętam to. Chciałem się zapytać, czy jest wśród was pani Agnieszka, pan Witego Kowalska? Szefowa Stowarzyszenia Narodowego Prawa Wolności. Nie. Okej. W związku z tym, kochani, chciałem jeszcze tutaj zapytać. Zapomniałem przywitać, też to widziałem, ale to tak z tego całego zamieszania. Witam przedstawicieli nowej Polski po rozpodziałaniu. Sesjon. I przedstawiciel będzie przemawiał. Zaprosiliśmy przedstawicieli. Książka, którą kupił Gejs.
Dlatego teraz chciałem poprosić Piotra, szefa Pobudki. Andrzej. Zawsze można liczyć na streama, dokładnie. Wolności i majątkości. Zapraszam. Dzięki niemu ta technologia również zabierze dzisiaj głos. I to tyle. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, padło tutaj wiele słów diagnozy, która nie pozwala na rzeczywistości. Daje podstawę, daje możliwość, żebyśmy mogli, tak jak dzisiaj, w tym zgromadzeniu, protektować, daje nam również możliwość, żebyśmy na szczęście, czy również to, co Fundacja Pobudka wdraża obecnie, kształcić się w zakresie publikacji i przygotowania na najgorsze. No bo niestety widzimy, co się dzieje i dobrze mieć plan, dobrze mieć plan działania i razem ze wszystkimi organizacjami przygotowywać się na różne sytuacje kryzysowe. Szanowni Państwo, zastanówmy się, co możemy zrobić. To jest kolejne zmobilizować dalszych członków rodziny, zatem waszych przyjaciół, waszych znajomych, żeby kolejne punkty wydarzenia było nas coraz więcej. Potem następnym krokiem jest spojrzenie na plakat dzisiejszego wydarzenia. Jest tam wiele logotypów różnych organizacji. Zapiszcie się, szanowni państwo, działajcie. Niezależnie gdzie się zapiszecie, w jakiej organizacji nie będziecie działać, i tak wszyscy się razem będziemy spotykać na początku wydarzenia. Będziecie wtedy, szanowni państwo, w wspólnocie lokalnej, w której będziecie mieli większą szansę na przygotowanie się na właśnie sytuację kryzysową, o której wspominałem, a niestety diagnoza jest jednoznaczna, tak? W jakim kierunku to zmierza, a w grupie siła. Także to jest, myślę, pewna podstawa być razem, być we wspólnocie, szkolić się w różnych dziedzinach, od Szczelnicy przez Survival. I daj Boże, żeby jednak przyszły te wspanialniejsze dni dla nas. Chciałbym powiedzieć, bądźmy mądrzy przed szkodą. Niestety ciężko to powiedzieć, dlatego że sam temat debaty, na którą przypominam już serdecznie Państwa zapraszamy, jak odzyskać Polskę, no wskazuje, że coś przeoczyliśmy, że niestety ciężko będzie już tutaj niektóre procesy odwrócić, ale walczmy dalej, bo jest się o co bić. Jest się o co bić, to jest przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków. Nie możemy teraz zrezygnować, teraz się poddać. Jestem przekonany, że przyjdą te piękniejsze chwile, a jak śpiewał Marek Rechuta, najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. I szanowni państwo, już kończąc, pamiętajmy, zasługujemy na najlepsze, tylko jeżeli jesteśmy przygotowani na najgorsze. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, Piotr. I teraz chciałam zaprosić przedstawiciela Śląska, który powie o praworządności jako podstawie funkcjonowania państwa, a będzie to Szczepan Krzewicki. Brawo! Ja nie lubię takich sytuacji jak dzisiaj, bo nie wypowiadam się publicznie. Patrzę po was, dlaczego jesteście tacy smutni. Wszyscy tutaj mówią o tragediach. Ja dzisiaj, znaczy dzisiaj nie, wczoraj oglądałem TVP. Jestem uśmiechnięty, gaz płynie, węgiel będzie, kasa jest, a przede wszystkim kasa dla policji, podwyżki. Są, którzy się sprzedali za pieniądze, tak jak tutaj ktoś powiedział, że lekarze. Powiem wam tylko króciutko, nie będę, mam 7 minut, ale wystarczy mi minuta. Mówimy o żywności, mówimy o przemyśle, mówimy o wszystkim. Drodzy państwo, jeżeli nie będzie praworządności w tym kraju, to nie mamy nic. Jeżeli będzie prawo działało, to ja jutro będę głosował, proszę państwa, na PiS. Wiecie dlaczego? Bo żadna świnia nie będzie pchała się do koryta, jak będzie działało prawo. Proszę państwo, żadna.
jeżeli nie będą mogli kraść, malwersować, oszukiwać, żadna po prostu osoba nie będzie pchała się do polityki. Bo te pensje, które biorą obecnie, to nie są duże pieniądze. Głównym problemem, jaki mamy, to są tamci niebiescy panowie, którzy służą jako ochraniarze, proszę Państwa. Oni przysięgali na konstytucję, że będą ochraniali obywateli, ludzi. Robią co innego, ochraniają, po prostu ja mówię, mafię, zorganizowaną mafię przestępczą. I nie chce mi się po prostu więcej mówić na ten temat, bo tutaj widzę samych świadomych ludzi, mądrych i świadomych. Dopóki policja nie nauczy się, ABW, CBA i wszystkie inne służby nie zaczną być apolityczne, proszę Państwa, apolityczne, nie mamy szans, jeżeli wejdzie PO czy inna partia, nawet którą mogę popierać pod jakimś względem, będzie to samo. Oni tylko zmienią materac i nic więcej. Ci następni będą robili to samo, będą wykorzystywać swoje stanowiska. Więc bez praworządności nie mamy najmniejszych szans, aby cokolwiek zmienić w tym kraju. I testujemy to od 3 lat. No i powiem w ten sposób, jest bardzo ciężko, ponieważ tamci panowie cały czas są przekupywani. Mają bardzo piękny szantaż, jeżeli nie dacie nam więcej kasy, nie wejdziemy na ulicę, nie będziemy wystawiali mandatów. No i z tym musimy coś zrobić. Myślę, że trzeba ich kupić. Jak są tacy sprzedajni, trzeba im więcej obiecać, trzeba im obiecać, że będą mieli, że nie będą pachołkami, tylko będą musieli przestrzegać konstytucji, ustaw i prawa, na które przysięgali. I to tylko tyle. Dziękuję serdecznie. Mam jeszcze minutkę, prosiłbym tutaj Pawła, jakby się też wypowiedział w naszym imieniu. Paweł naprawdę bardzo dużo działa w tym kierunku. Dziękuję serdecznie. Gratuluję jeszcze panu. Słuchajcie, żeby było o tej edycji, zapraszam się. Żeby było o tej edycji, zadość. Zaraz Paweł będzie mówił. Jako przedstawiciel Śląska chciałem wręczyć ten znaczek symbolizujący wolność i nasz gość się panu z dumą. I dziękuję ci, Szczepan, za to, co robisz, bo każdy ma jakoś swoją drogę do odzyskania tej Polski. I każda droga jest dobra, żebyśmy tylko ten cel osiągnęli. Nikogo nie krytykujemy. Idziemy w jednym kierunku. Zapraszam, Paweł. O, ja bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj jesteście. Witam was serdecznie. Ja bym was prosił, żebyście podeszli o połowę bliżej niż jesteście. Każdy protest, czy Agrounia, czy my, czy inne osoby, które przyjeżdżają na takie wydarzenia, stają w jakichś osobnych grupkach. Za daleko jesteśmy. Musimy się jednoczyć, a to jednoczenie to znaczy, że bliżej. Podejdźcie bliżej, nie gryziemy, nie ma COVID-a. Podejdźcie bliżej, jeszcze bliżej. Mi nie przeszkadza, jeżeli się barkiem w bark będę z kim stykał. Nie przeszkadza mi to. Ludzie, jak przychodzą na konferencje, na takie spotkania, musicie dobrze słyszeć, co się dzieje. O czym jest mówione, że jeżeli pójdziecie do domu, zapamiętacie jak najwięcej z tego. Mateusz i inne osoby, jak jesteś na zgromadzeniu, nie rozmawiaj z innymi. Słuchaj, co się mówi. Jesteś młodym tatą. Inni też. Muszę cię skarcić. Tak. Mateusz też się powinien wypowiedzieć, bo to jest bardzo mądry człowiek. Naprawdę. Zasługuje na kilka minut. Słuchajcie, okazało się, że te 2,5 roku spowodowało, że większość z was, jak nie wszyscy, chyba lepiej znacie przepisy prawa niż ten pan grubszy w mundurze i ten drugi. I słuchajcie, panowie policjanci, bo do was mówimy. My chcemy odważnych ludzi i takich, którzy się zastanowią 10 razy, zanim skrzywdzą człowieka. 10 razy! Słuchaczka!
Duża część z was niestety musi odejść ze służby. A to dlatego, bo są prawdziwymi skór. Dokładnie. Nie chcę mieć kolejnej sprawy, więc nie powiem, ale wiecie, o co mi chodzi. To są takie mędy, które muszą odejść, bo niszczą ten mundur. Niszczą, plują na ten mundur. Budują zły wizerunek tej policji. Muszą odejść ci ludzie. Są młodzi ludzie, którzy nie mogą mieć wolności wyboru, nie mają wolnej ręki w tej policji, a którzy wiedzą, jak przestrzegać prawa i musimy ich wypromować. Macie tu takiego zastępcę komendanta, który nie odebrał megafonu w Krakowie, prawda? On powinien przyjść na takie zgromadzenie, prawda? Choćby przyjrzeć się, o czym ludzie mówią. Powinien przyjść. Słuchajcie, dlatego potrzebujemy mądrej policji, odważnych służb, nie potrzebujemy tchórzy, złodziei i manipulantów politycznych. Nie potrzebujemy ludzi, którzy psują społeczeństwo, przyjmują korzyści albo oczekują korzyści za to, żeby występować przeciwko ludzi. My znamy prawo, coraz bardziej znamy prawo, coraz bardziej jesteśmy odważni, coraz bardziej jesteśmy zdeterminowani, a to tylko dlatego, bo normalnie chcemy żyć, godnie, normalnie chcemy żyć, nic więcej. Nic więcej. Mamy rozwiązania. Chcę powiedzieć jeszcze, że takie spotkanie jak tutaj, ono musi się przekładać na wyjście. To, że nam jest tu 200 czy 300 osób, to musi pójść oddźwięk do pracy. Nie wiem, ile tu jest przedstawicieli medyków tego nurtu, ale organizatorzy powinni wystąpić z materiałem filmowym na płycie, z artykułem, z najważniejszymi wnioskami z tego całego spotkania i wymóc na prasie telewizji opublikowania tych informacji. Prasa, telewizja, radio ma obowiązek przedstawiać prawdziwe wydarzenia. To, że są to media pisowskie albo inne, nie oznacza, że my nie mamy prawa, żeby oni mówili o nas. Musimy to osiągać. Za każdym razem, gdzie się spotkamy 10, 50 czy 300 osób lub więcej, prasa ma o tym mówić na głośnik i na pierwszej stronie pokazać, że takie wydarzenie miało miejsce. Jak nie będziemy osiągać małych sukcesów, to nie osiągniemy dużych. Dlatego inicjatywa leży po naszej stronie, żeby zmieniać tę Polskę. Bardzo dziękujemy. Dodatkowy głos poza scenariuszem. A teraz ostatnie wystąpienie na rynku. I chciałam zaprosić z Korony pana Romana Frejca, który powie o demografii i dramatycznej sytuacji oraz możliwych rozwiązaniach. Szczęść Boże z Rybnika. Proszę państwa, nie jestem tutaj jedynym reprezentantem Konfederacji Korony Polskiej. Chciałbym, żeby państwo przywitali gromkimi brawami pana profesora Ryszarda Zajączkowskiego z Lublina, który będzie dla państwa na debacie po marszu dostępny i będzie uczestniczył w tej debacie. Jest również z nami członek Komitetu Politycznego Korony Wojciech Siński z Jaworzna. Witamy serdecznie. Proszę państwa, padło tutaj wiele gorzkich słów odnośnie fatalnej sytuacji gospodarczej, klimatyzmu, ekologizmu, LGBTyzmu i innych takich przyczółków, marksizmu. Fatalna sytuacja covidowa, lockdownowa, wojenna itd. itp. Ale to wszystko możemy wyrzucić na śmietnik wobec katastrofy demograficznej Polaków. Niech mi będzie wolno zaprezentować kilka danych statystycznych, żebyście państwo widzieli i zdali sobie sprawę, w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy. Witamy pani Agnieszka, przyszła do nas. Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Dotarła. Proszę państwa, 10 lat temu Polaków w Polsce było, z grubsza licząc, 38,5 miliona. Obecnie jest 38 milionów. Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa, spadek jest mniej więcej o pół miliona. To można sobie wyobrazić albo nie. To jest jedno wielkie miasto wojewódzkie. Natomiast dzienna ilość porodów spadła z poziomu mniej więcej 1040 do 900. Natomiast na drugą stronę patrząc, ilość zgonów wzrosła z poziomu
1040 dziennie, po 1421 w roku ubiegłym. W tym roku jest to około 1250. Dlaczego 1420 osób dziennie umierało w ubiegłym roku? Była o tym już mowa. Tak zwanych 200 tysięcy zgonów nadmiarowych. Zablokowanie dostępu do zwykłej opieki zdrowotnej. Przedmówczyni moja wspomniała o swojej przyjaciółce, która zmarła. Znamy wszyscy ludzi, którzy umierają i będą jeszcze umierać wskutek fatalnej polityki rządu. Proponuję pomodlić się za nich. Wieczny odpoczynek. Racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Szanowni Państwo, polityka, polityka demograficzna, jakie niesie ze sobą implikacje? Jest to przede wszystkim zmalenie wszystkich rodzajów rynków, zmalenie produkcji, redukcja sprzedaży, konsumpcji, inwestycji, popytu i nakręcanie spirali drożyzny, ponieważ plajtujące firmy z kolei implikują powstawanie monopolu i wzrost cen. Jasne przesłanki gospodarcze. Wydaje się, że z tej spirali wyjścia nie będzie. I co robi w tej sytuacji polskojęzyczny rząd? W kwietniu 2016 roku wprowadził z wielkim hukiem politykę Rodzina 500+. Efekty były takie symboliczne w 2018 roku, ale generalnie mijają się z celem. Para idzie w gwizdek. Ale jaka to jest para? Do tej pory wydano na ten program 200 miliardów złotych z grubsza. Sama obsługa tego programu to jest 2 miliardy złotych. Na program, na zatrudnionych ludzi, na etaty, na papiery, na buchalterię i biurokrację. Na przyszły rok, nie wiem czy Państwo wiecie, w projekcie ustawy budżetowej jest napisane 500+ będzie kosztował nas, podatników, 40 miliardów 200 milionów złotych. Nie będzie tego tylko dla polskich dzieci, ale dla innych również. I teraz najlepsze. A polityka nie ma nic wspólnego z rozwojem dzietności, natomiast jest jedynie wsparciem dla niektórych ludzi, którzy mają potrzeby socjalne. Jest to wydawanie publicznego grosza dla niektórych z nas. Ta polityka okazała się niewypałem, ale nie ma siły politycznej w Polsce, która chce od tego odstąpić, bo to nie tylko PiS. I PO, i Lewica, i PSL będą się prześcigać. Która z tych partii wyda więcej? No niestety, przykra dla mnie konstatacja, że tylko Konfederacja zachowuje się w tym momencie racjonalnie, ale jest tylko 11 posłów. PiS wskutek fatalnej polityki w trakcie lockdownu prowadził jedyną udaną inicjatywę, którą ja osobiście nazywam Eutanazja Plus. 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, a zwłaszcza, bo to większość wśród nich to są ludzie starsi, to jest wielki oddech dla dogorywającego ZUS-u. ZUS, który jest największą pozycją budżetową, dopłaty do ZUS-u, bardzo dużo zyskał dzięki tym zgonom. Ale oprócz tego rząd wprowadza tak zwany system GAP. Gigantyczna akcja przesiedleńcza. I tym chce ratować katastrofę demograficzną. Moim zdaniem są jednak inne możliwe rozwiązania, aby tej katastrofy móc zażegnać. Przynajmniej próbować. I proszę posłuchać, są trzy takie moje propozycje. Pierwsza z nich dotyczy
systemu edukacji oraz szeroko pojętych mediów. Możemy znieść. Halo, halo. Możemy znieść całkowicie przymus szkolny, aby odejść od praktyki indoktrynacji młodego pokolenia właśnie takimi strasznymi lewackimi sloganami klimatyzmu, LGBTyzmu, ekologizmu itd. itp. Aby w szkołach rodzice mogli uchronić swoje dzieci od tego typu indoktrynacji. Możemy od tego odstąpić. Nawet Pobudka, organizacja, którą reprezentuję i ja, i mój przedmówca, ma na swoich sztandarach szkołę jako emancypację od opresyjności indoktrynacji państwowej. Chodzi o to, żeby nie pozwolić dzieciom wchłaniać tej straszliwej papki, gdzie na najgorszą patologię wskazuje się rodziny wielodzietne. W tych wszystkich patologiach, tej fatalnej doktrynie, która jest wdrażana w szkołach, jednej z ważniejszej pozycji jest przeludnienie jako zagrożenie dla ludzkości. I aborcja jako prawo człowieka. Proszę Państwa, to, co my najbardziej potrzebujemy, to jest młode pokolenie, to są dzieci. Proponuję, żeby zawołać więcej dzieci, więcej dzieci, więcej dzieci, więcej dzieci. Inną metodą, jeżeli już mamy państwowy system szkolnictwa i edukacji, jest przesterowanie właśnie całej narracji programów szkolnych na afirmację rodziny i dzietności, i wielodzietności. Innymi słowy, o ocieplieniu klimatu mówią wszyscy, natomiast o afirmacji rodziny i potrzebie rozrodczości nie mówi nikt. Trzeba zatem ustanowić mocny aksjomat, że trójka dzieci w rodzinie to jest absolutne minimum, a lepiej czwórka, piątka i więcej, jak to było w minionych latach. Jak to zrobić? Trzeba zachęcać do powrotu do wcześniejszego zawierania małżeństw, obniżać podatki dla rodzin, znieść państwowy bizantynizm i biurokratyczny talmudyzm. Niestety, proponuje to tylko Konfederacja w Sejmie. A więc zachodzi żywotna potrzeba wsparcia działań politycznych. Proszę Państwa, nie możemy siedzieć bezczynnie przed smartfonami i klikać lubię to, bo to naprawdę nic nie da. Trzeba się zmobilizować i starać się wspomagać formację polityczną, która już ma reprezentację w Sejmie i czeka na każdą parę rąk do pomocy. Jest to możliwe. Już za komuny był taki program w telewizji, nie wiem, czy starsi z Państwa pamiętacie, 4 razy M. Młodość, miłość, małżeństwo, macierzyństwo. To prezentowali starzy czerwoni komuniści w telewizji. Gdzie jest dzisiejsza lewica? Promują aborcję i życie jako single, co najmniej. Trzeba by wszyscy zdali sobie pilnie sprawę z absolutnej konieczności posiadania licznego potomstwa. I powiem szczerze, minimalny rok, najwcześniejszy rok, w której obecnie matki rodzą swoje pierwsze dziecko, to jest 28 lat. Proszę Państwa, jak to było po wojnie, w poszczególnych szczytach demograficznych, lata 50., 60. i wczesne 80. To można żartobliwie powiedzieć, że było biednie, zimno, ciemno, no trzeba było się jakoś ogrzać, pojawiły się dzieci. Problem polega na tym, że matki,
dziewczynki urodzone w latach 80. no, młodsze już nie będą. Trzeba naprawdę wprowadzić narrację w media afirmujące rozrodczość, mówiąc brutalnie. Druga z cech, które trzeba poruszyć, aby zwiększyć możliwości zasobów ludzkich naszej ojczyzny, to jest reemigracja. Reemigracja. Zachęcanie Polaków, aby wrócili z emigracji. Z Australii i z Kanady już niektórzy wrócili, bo tam zamordyzm covidowy osiągnął niebotyczne rozmiary. Ale jest jeszcze Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Francja, Włochy. Jak ich zachęcić? No przecież oni nie wrócą do takiego kraju, w którym są takie biurokratyczne problemy prowadzenia własnego biznesu. I znowu patrz punkt wyżej. Potrzeba zmiany politycznej, która umożliwi wprowadzenie programu przyjaznego dla przedsiębiorców. Nie zrobi tego ani PiS, ani PO, ani Lewica, ani PSL. Mamy Konfederację i można ją wspierać. Bo była mowa o mitycznym jednoczeniu się, które nie ma początku i nie ma końca. A jest siła, która się potrafiła zjednoczyć i udowodniła to. Mamy już 3 lata, dzięki Bogu, Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które nie zaznało ani jednej zmiany w Sejmie, w swoim składzie. I wreszcie trzecia grupa tematyczna, jak uzdrowić tę sytuację. Część z was pewnie będzie szydzić i parsknie śmiechem, a ja powiem tak. Wystarczy tylko żyć po katolicku. Czy państwo sobie zdajecie z tego sprawę? Kiedyś mówiono, jak Bóg da, albo niech wam Bóg w dzieciach wynagrodzi. Przypomnijcie sobie państwo, jak brzmi tekst przysięgi małżeńskiej składanej w kościele wobec Boga i ludzi. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Jakie to ma implikacje? Że nie ma rozwodów. Że dzieci są wychowywane w pełnych, zdrowych rodzinach. A więc potrzebują bezpieczeństwa. W tej chwili coraz więcej dzieci rodzi się poza małżeństwami. Być może w Bogu nadzieja trzeba będzie powrócić do sytuacji, które miały miejsce w latach 1656 w Lwowie, 1877 w Wietrzwałdzie, 1920 w Warszawie i 1955 w Austrii, gdy jedna wielka zbiorowa modlitwa ludzi sprawiła, że wszelkie nieszczęścia się oddaliły. Na koniec 2 cytaty. Pierwszy z nich, bo tu chodzi o naszą walkę, żebyśmy jako naród przetrwali. Proszę państwa, jeszcze jedna dygresja. Ostatni Polak, według tych wszystkich symulacji, które przedstawiłem na początku, urodzi się w 2050-60 roku, a umrze w 2150. Potem już Polaków to nie będzie. Jeżeli nie będziemy tego wszystkiego robić, tych rzeczy, o których wspomniałem. Biskup Charles Mille Frepel, biskup Francji, biskup Alzacji w XIX wieku mówił: Bóg nie żąda od nas zwycięstw, ale walki, ale walki. I drugi cytat na sam koniec. Cytat z księdza Grzegorza Śniadocha. Sprzed kilku lat w Białymstoku powiedział do zebranych na konferencji takie słowa. Bo też była o tym mowa, o demografii, o kryzysie, o katastrofie. Powiedział, zwracając się do mężów, do mężczyzn. Szanowni panowie, koniec gadania. Kupujemy w najbliższej kwiaciarni kwiaty. Zanosimy grzecznie żonie. I do roboty! Do roboty! Bóg zawać.
O, było dobre pytanie. Ile pan ma dzieci? To ja odpowiem za pana Jomana. Ja mam czwórkę. Kochani, ja mam czwórkę. To jeszcze z czasu stanu wojennego, żeby była jasność. Są już dorosłe i jestem już potrójnym dziadkiem. A gdzie młodzi? Dziękujemy tutaj panu Jomanowi. Jak widzicie, ruchy społeczne, ruchy obywatelskie, ale też członkowie partii, bo one też są potrzebne. Bo ordynacja wyborcza mówi, że tylko partia może dostać pieniądze. Aczkolwiek my jesteśmy przeciwko subwencji. Ale najpierw trzeba wejść do systemu, a później go trzeba zreformować, żeby nie było ostrze, mówiąc. Dobrze, teraz chciałem zaprosić gościa specjalnego z Warszawy, panią Agnieszkę Pawlik-Regulską, szefową Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Zapraszam cię. Witam państwa serdecznie. Tak, z Warszawy prosto, z autobusu, po przygodach różnych, ale jestem. Cieszę się, ja bardzo lubię Kraków. Kochani, pytanie mam do was. Będę zadawać dzisiaj, jestem nauczycielem, musicie mi to wybaczyć. Ja zadaję pytanie. Pierwsze pytanie. Kto z was ma dzieci w szkole? Podnosi ręce. Zobaczmy, popatrzmy. No, dzieci w szkole, ja też. Proszę. Dobra, dziękuję. Niedużo nas tu się zebrało, takich, którzy mają dzieci w szkole. To też coś o czymś mówi. Drugie pytanie. Kto ma w swojej rodzinie, w swoim bliskim otoczeniu dzieci, które są w szkole i na których dobru mu bardzo zależy, ręka do góry? Dziadek, ojciec chrzestny, wujek, ciotka. Kto ma dzieci, które są w szkole, na których zależy? Siostra, brat, ktokolwiek. Zobaczcie, już jest trochę lepiej. Ja dzisiaj będę mówić o szkole, bo to jest nasza profesja. Jestem nauczycielką z 20-letnim stażem. Pracuję w szkołach, pracowałam w gimnazjum, w liceum, teraz pracuję w szkole podstawowej w Warszawie. Jako polonista. Jestem też germanistą. Kochani, co się dzieje w polskiej szkole? To zadam kolejne pytanie. Kto z was, rodziców, jest was niewiele, będziecie przepytywani, jest w Radzie Rodziców albo chociaż w trójce klasowej, ręka do góry? Kto jest w trójce klasowej w Radzie Rodziców? Dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję wam za to, że jesteście. Ja też jestem. To jest priorytet. Jeśli nie weźmiemy sprawy we własne ręce, no po prostu nas zniszczą i to się dzieje. Proszę sobie wyobrazić, że są takie szkoły, które już zaczynają kombinować. Warszawa, przykład z Warszawy, dowiaduje się od kogoś, że dostali rodzice informację, że ponieważ jest awaria kanalizacji, to szkoła przejdzie na nauczanie zdalne. Proszę państwa, czy to jest zgodne z prawem? Nie słyszę. Nie. Czy to jest zgodne z prawem? Nie. A dyrektor robi. To znaczy, uwaga, nie zrobił. Dlaczego? Bo znalazła się jedna matka, jedna, literalnie, która zrobiła raban, napisała pisma i nagle znalazło się miejsce dla dzieci. 1-3 zastępcza lokalizacja. I nagle można było zamknąć szatnię tam, gdzie był remont i dzieci po prostu sobie przychodziły bez szatni do szkoły. Można? Zobaczcie, jeden rodzic to zrobił. Jeden! Mało tego, ja chcę, żebyście wiedzieli, bo co jest teraz najważniejsze? Uświadamianie naszych bliskich, uświadamianie tych, z którymi mamy kontakt. Jeżeli my nie sprawimy jakiegoś cudu, że ludzie będą świadomi, co się dzieje, to naprawdę pogrzebiemy wszystko, co jest w Polsce dobre. I co jest dobre dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że rodzice w tej warszawskiej szkole, klas 1-3, pisali do dyrekcji pisma, dyrekcji, która po rozmowach z tą jedną matką zrozumiała, że to nie jest zgodne z prawem. Bo artykuł 125a w prawie oświatowym, który został wprowadzony w sposób haniebny, perfidny, złośliwy, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Wiecie państwo, że walczyliśmy z nauczaniem zdalnym. My jako stowarzyszenie, mnóstwo stowarzyszeń, pisaliśmy pisma do ministra Czarnka, spotykaliśmy się, zwracaliśmy uwagę. Jak było Lex Czarnek i pytali mnie, co pani uważa, nie może być zdalnego, nie może być zdalnego. Ja jestem za tym, żeby była jasność, żeby organizacje pozarządowe nie miały wstępu do szkoły w tak łatwy sposób, jak mają. O tym zaraz jeszcze powiem.
ale jestem absolutnie przeciwna i całe nasze stowarzyszenie jest absolutnie przeciwne, to jest nasze oficjalne stanowisko, nauczaniu zdalnemu. I co zrobili? Lex Czarnek nie zostało podpisane, tam już było nauczanie zdalne, więc oni po cichutku kilkadziesiąt nowelizacji do ustaw, 8, zaprezentowali na Sejmie i oczywiście zagłosowali również za nowelizacją prawa oświatowego i wprowadzili artykuł 125a, który mówi o tym, że można wprowadzić zdalne nauczanie. Jak są niskie temperatury, jak są wydarzenia ogólnopolskie, lokalne, zagrażające bezpieczeństwu, jakieś wielkie imprezy, jaki jest stan zagrożenia epidemicznego. I kiedy my mówimy, ale panie ministrze, jeszcze przed wprowadzeniem, przecież to jest furtka, nie, nie, to tylko wyjątkowo, wyjątkowo. I co się dzieje? I to jest wyjątek, tak, że nie ma, a jeszcze zwrócę uwagę na to, słuchajcie, problem z tą kanalizacją był w wakacje. W wakacje ekipa nie przyszła, więc we wrześniu sobie zaprosimy, zrobimy zdalne, tak? Jest świetnie. I mamy furtkę, która sprawia, że już słyszymy, tak, że już są informacje do szkół, że jak nie będzie opału, to wtedy będzie zdalne. No dobrze, to jest jeden problem. Zrobili świństwo. Chcą nam zniszczyć dzieci. Ja myślę, że w tym gronie nie muszę mówić takich rzeczy, że 75% młodych ludzi w badaniach etat 2.0, etat w sieci 2.0 boi się o przyszłość, tak? Że oni są sfrustrowani, że oni mają stany depresyjne, że zwiększyła się liczba prób samobójczych drastycznie i samych samobójstw, że są uzależnieni od telefonów. To wszystko wiecie. Każdy z nas tutaj to wie. Ale zobaczcie, co się dzieje. W tej szkole, kiedy pani dyrektor, słuchając argumentów, dostając pisma, pytania o podstawę prawną, już się wycofała, bo jest rozsądna, cieszymy się z tego, rodzice napisali pismo, klasy 1-3, że oni woleliby zdalne nauczanie, bo dzieci miały lepsze oceny. Zobaczcie, co się dzieje z tym społeczeństwem. Ludzie, wy nie, ludzie tam na rynku, obudźcie się! Straszne to jest! Straszne! Obudźcie się, zdalne nauczanie to jest niszczenie dzieci naszych! To jest celowa robota! To jest wszystko zapisane! Wy naprawdę tego nie widzicie? A wiecie, co było we wrześniu? A wiecie, że ONZ zajmuje się edukacją? A wiecie, że był szczyt w Nowym Jorku? Wiecie, co się tam działo? Kto o tym mówi? Czy powiedzieli wam? 16, 17, 19 września tego roku szczyt ONZ w Nowym Jorku i sobie siedzą i debatują, że trzeba wprowadzać nowe system edukacji, wyrugować tradycyjne wartości, że od drugiego roku życia, mówi pani dyrektor UNESCO, trzeba wprowadzać edukację transpłciową. Wiecie o tym? Co oni z nami robią? Kto to jest w ogóle? Hańba! 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 Kolejna sprawa. A kto z was wie, co robi do HO? Wy wiecie. Czy ludzie wiedzą, co to za organizacja? Mam nadzieję, że wy wiecie. Mam nadzieję, że wy się angażujecie. To wiecie, tak jak nauczyciel, który przychodzi do klasy, która narozrabiała i narozrabiali ci, których nie ma. I ich ruga. Ja się trochę tak czuję. No przecież to nie jest do was. Bo wy przyszliście. Jest nas dużo? Zobaczcie, co się dzieje. Wszyscy są na sezonie ogórkowym i śpią. I są zadowoleni, że mogą chodzić sobie, nie ma masek, bo w ogóle jest świetnie przecież. Nie zauważyliście, nie macie masek. Jest świetnie. A ci, którzy chcą nam zniszczyć nasze życie i życie naszych dzieci, tam wyglądały. Oni nie mają urlopu. Oni mają pieniądze. My tutaj rozmawialiśmy, może trochę nieładnie z małżonką. Mamy taki problem w stowarzyszeniach. Nie wiem przede wszystkim. My pracujemy wszyscy w stowarzyszeniach za darmo. Po godzinach naszej pracy. Ja mam rodzinę. Ja mam swoją pracę zawodową, ja sprawdzam wypracowania, a potem spotykam się w jednym, dziesiątym spotkaniu. Trzeba coś napisać, trzeba coś zweryfikować. Słuchajcie, a oni mają nowy czas. Oni mają luksus, oni mają kwotę, bo mają pieniądze. Pomyślmy, musimy mówić, musimy informować. Jeżeli tego nie będziemy robić, to po prostu będzie nam bardzo trudno. Zakończę jedno, miała to być krótko, ale się rozpędziłam, ale jedna rzecz wam jeszcze chcę koniecznie powiedzieć. Ja będę o tym mówić, zostałam zaproszona, dziękuję na debatę. Ja rozwinę ten temat. Czy wiecie państwo, bardzo się ucieszę, jak już wiecie, czy wiecie państwo, co to jest edukacja włączająca? Proszę, kto wie, pani dyrektor? Popatrzcie, proszę, popatrzcie, halo, tu są wolnościowcy.
I jeszcze nie przebiliśmy się jako stowarzyszenie, jako różni ludzie, którzy o tym mówią, z tym tematem. Temat jest najwyższej wagi państwowej i ja mówię bardzo poważnie. Proszę Państwa, 1992 rok, mogłam pomylić datę, ale to 90. W Salamance, pierwsza konferencja. Potem kolejna. Ja to wszystko mówię na debacie, bo mam to wszystko przy sobie. Ale dochodzimy do momentu, pojawia się agenda zrównoważonego rozwoju. 2030, o tym wszyscy wiemy, tak? To już to wiemy. Co tam jest zapisane? W punkcie zdaje się cel czwarty, być może. Praca na rzecz edukacji włączającej. Chcę, żeby Państwo wiedzieli, że od 30 lat w Polsce z inicjatywy nie Polaków, tylko europejskich funduszy, i my dostaliśmy na to bardzo duże pieniądze jako państwo, jest wprowadzana w Polsce edukacja włączająca. Co ona ma na celu? To jest included, inaczej inkluzyjna. Otóż chodzi o to, żeby w szkołach zwykłych, rejonowych uczyły się wszystkie dzieci i wszystkie dzieci znalazły miejsce. Ze wszystkimi niepełnosprawnościami. Generalnie chodzi o to, żeby zlikwidować szkolnictwo specjalne, wszystkich wrzucić do jednego worka. Ja pracuję w oddziałach integracyjnych. I proszę mi wierzyć, że ostatnio dwa razy pytałam dyrekcję, co mam zrobić, bo mam taką i taką dziewczynkę. Jak wszystko jest okej, to jest okej. Nieważne, zresztą dziewczynkę, chłopca, ucznia, nieważne. To są różne dzieci, ale ja po prostu czasem się boję. Słuchajcie, to jest bardzo duża praca. Tam jest potrzebny naprawdę sztab ludzi, którzy mi pomogą, bo ja nie kończyłam studiów specjalnych. Ja mogę uczyć dzieci pisania, czytania lektur, jestem w tym w miarę dobra. To jest 20-letni mój bagaż doświadczeń. Ale ja nie kończyłam studiów pedagogiki specjalnej. Ja potrzebuję tu wsparcia bardzo poważnego. I oni chcą sprawić, żebyśmy my wszyscy byli specjalistami od wszystkiego. I chcę powiedzieć, że trwa w tej chwili walka. Ja dowiedziałam się o edukacji włączającej jako nauczyciel w lipcu tego roku, chociaż temat w ministerstwie jest znany od wielu lat, w kuratoriach jest znany od wielu lat. Teraz wszędzie, jak zapiszcie sobie edukacja włączająca, będziecie mieli, już kończę, dobra, będziecie mieli mnóstwo szkoleń, ale te szkolenia wszystkie będą wam mówić tak, edukacja włączająca jest świetna, ponieważ dzieci wszystkie są zaopiekowane, będą się dobrze czuły, a w dokumencie, który ja wam przedstawię na debacie, mamy jasno powiedziane, mają zniknąć oceny, ma być ocena funkcjonalna, nie wolno będzie postawić jedynki, jak ktoś nie wie, bo ja go wtedy wykluczę. Poziom sobie obniżymy do tych dzieci, prawda, które mają najmniejszy potencjał, żeby wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. Gdzie to jest edukacja? To jest jakiś ośrodek taki, wiecie, no, opiekuńczy może bardziej. Proszę Państwa, więc bardzo uczulam na to. Ja więcej, tak jak mówię, powiem na debacie. Cieszę się, że jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. Chcę powiedzieć, że Wy jesteście solą ziemi. Ja to mówię bardzo świadomie. My, wolnościowcy, jesteśmy tym piaskiem, który może zatrzymać machinę. To jest piasek, ale wiecie, jak to jest. Te trybiki trzeba inteligentnie i mądrze go wsypywać. Także nie dajmy się. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Brawo dla pani! Słuchajcie, podziękujmy Agnieszce za to emocjonalne wystąpienie. Ja od razu przepraszam, że ingeruję jakby troszeczkę w czas, ale musimy się tu utrzymać. Jedno zdanie, ale jedno, naprawdę. Słuchajcie, to co powiedziała Agnieszka, Adam, wy jako organizatorzy powinniście to do mediów nagłosić, żeby to opublikowała prasa, te media. To będzie przełom tym, co robimy. Tak jest. Słuchajcie, wszystkich mówców, którzy byli, już się wypowiedzieli. Udzielimy jeszcze głos na sam koniec. Pani Krysi, momencik. Pani Krysi z kamratów. Ale po tym będziemy formować, no, nazwijmy ten nasz mini przemaś. Ale chciałbym tutaj podziękować tym, którzy przyjechali z całej Polski, którzy poświęcili swój czas, a mogli robić grilla, a mogli zająć się dziećmi, wnukami, a mogli oglądać filmy, odpoczywać. A mimo to przyjechali, bo czują się Polakami. Dziękuję tym, którzy przybyli z Gliwic, z Gierzałtowic, mogę pomylić, z Myślenic, z Wadowic, z Siemianowic, z Rudy Śląskiej,
z Nowej Huty, bo kiedyś to było osobno, z Chorzowa, z Kraśnika, z Bystrzycy Kłodzkiej, z Łodzi, z Katowic, z Lublina, z Sosnowca. Jest! Brawo! Z Alwelni, z Jaworzna, z Olkusza, z Rybnika, z Rabki, z Bielsko-Białej. Jak kogoś pominąłem, to przepraszam. Ukochani, jesteśmy jednością. Jesteśmy jednością. My nie mówmy o tym, że my się mamy zjednoczyć. My mamy zbliżyć swoje stanowiska. Bo jak widzicie, przemawiali przedstawiciele i ruchów społecznych. Myśmy to zorganizowali. My nie jesteśmy partią. My jesteśmy ruchem społecznym. Ale zapraszamy także partię, żeby było jasno powiedziane, że my chcemy razem coś zrobić. I to się da zrobić. Kochani, na koniec zapraszam Krysię tutaj na dosłownie chwilkę z kameratów z Chorzowa. Dobra, Polacy! Ja tak krótko do was wszystkich, do tych, co piją piwo pod tymi parasolami, chcę przekazać takie coś. Jestem matką, babcią, a przede wszystkim Polką. Ludzie, obudźcie się, bo za niedługo będziemy wszyscy w pętach. Wasze dzieci będą niewolnikami, będą zapierdalać na miskę ryżu, więc czas się ogarnąć, nie śpijcie. I na koniec powiem takie słowa na tym właśnie banerze. Za wolność naszą, waszą i przyszłych pokoleń. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Podobało się, co? Czasem trzeba użyć tych słów. Nie bać się ich. Nie bać się. Okej. To nie jest forma mojego wyrazu, dlatego nie będę powtarzał, ale oczywiście, że się z tym identyfikuję. Jak najbardziej. Słuchajcie, kochani, na tym kończymy tutaj nasz wiec. Formujemy nasz przemarsz. I teraz tak. Zaczynamy od Nie ma chleba bez wolności, bo taki jest tytuł. Bo taka jest myśl naszego tutaj zgromadzenia i protestu. Następnie idą inne transparenty, flagi. Zapraszamy wszystkich do wzięcia tych szarych. Proszę, Andrzej? No? Cześć, witaj, Szymon. Można sobie miło mi poznać, no pewnie. Napisu. Na Rebelu transmisja? Tak, na Rebelu. Tego proszę, tutaj może wziąć. I teraz tak. Kielce. Przechodzimy. Tak, zamiast sobie pić piwko, odbędę Twixa, wolę w państwu. Prawidłowo, dokładnie. Ja też tu na Rebel sobie. Bo to zupełnie inaczej brzmi. I tam, kochani, będą jeszcze... Kolega z Kielc przyjechał. Zamiast pić piwko, oglądać Netflixa, pomyślał o przyszłości. Dzięki wielkie. Trzymaj się. To jest, co może być zaczynek łączenia się innymi województwami. A zaprosiliśmy przedstawicieli. Tam będzie mówił przedstawiciel Dolnego Śląska jeszcze. Chcemy pokazać, że to my tu oddolnie możemy coś zrobić. Nie od góry. My nie potrzebujemy spadochroniarzy. My nie potrzebujemy ludzi, którzy są mianowani przez wodzów. Nieważne jakiej partii, jakiej organizacji. My chcemy tutaj na miejscu, pomiędzy nas, wybrać ludzi rzetelnych, ludzi z kręgosłupem moralnym, bo to dzisiaj jest najważniejsze. Kręgosłup moralny. Ludzi, którzy się nie sprzedadzą za żadne serwyniki. To jest bardzo trudne pewnie. Nam, ludziom doświadczonym, a przeważają to ludzie doświadczeni, nam już nikt nie ma tego. My się nie zmienimy. Nie daliśmy się złamać tego wolenia. Nie daliśmy się złamać trzeciej rezerw. I teraz też się nie damy złamać. Ale tu chodzi o wolę ludzi. Bo to oni będą rządzić. Nie my. Żeby była jasność. Osobiście nie chodzi zupełnie o moją osobę. Mogę wam zadeklarować, nie mam żadnych aspiracji politycznych.
wtedy była jedna. Natomiast działam politycznie, tak. Super. Może na powiedzieć, kurczę, młody jest, jak być w tygodniu tego, to jest bardzo krótko dla młodych ludzi. Bo oni mają całe życie, całe wszystkie życie, wszystkie zawodowe. Ale jak my tych ludzi nie znajdziemy, to kochani, Polsko będzie źle. A tu mamy hasło. Ratujmy Polskę. Ratujmy Polskę. Jak nasz wiesz pisał. Nie wiesz. Henryk Sienkiewicz. Larum grają. Larum grają. Nieprzyjaciel Grudzianic. Dzisiaj mamy to. To rozumie te słowa. To wie o czym mówię. Zapraszam teraz do formowania i oczywiście do debaty. Debata godzina 16. Dom handlowy Jubila. Na... Będziemy mieli mały kursy, co się szkodzi. Debatę będzie prowadził wielce szanowny Piotr Latowicz z Realu 24. Który się tu nie wypisał. Cieszymy się, że jest. Cieszymy się, że z Realu 24 to idzie. To idzie w Polsce. To idzie na tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, a może setki. Chcemy pokazać to w tej debacie, że my nie debatujemy sami z sobą, ale my debatujemy z ludźmi, z tymi wszystkimi, którzy przyjdą na tę debatę. Debata się będzie składała z części, nazwijmy debatowe, z części pytań do debatujących. Na debacie wystąpi. Szanowny pan profesor Ryszard Zajączkowski z Lublina. Radca prawny Paweł Nogal z Wrocławia. Działacz społeczny, który dzisiaj tu już przemawiał, Robert Paliga z Podlasia. Agnieszka, pani Agnieszka Fabik-Regulska z Warszawy. Oni. Andrzeja Gmińska. Zwata. Odnośnie naszego stowarzyszenia. Ala Gmińska. Natomiast właśnie chcemy zrobić w ten sposób, że będzie debata, a później będzie, będą pytania z sali do debatujących. Żeby była interakcja, żeby była możliwość wypowiedzenia się. Bo my się we wszystkim nie musimy zgadzać. Powiem więcej. Myśmy we wszystkim nie powinni się zgadzać. Bo gdybyśmy się zgadzali, bylibyśmy tym samym. A my poprzez to, że się różnimy, dajemy tą wartość dodaną. Tym się różnimy od partii, gdzie wszyscy rano dostają okulnik i mają mówić tak, jak góra mówi, niezależnie jaka to jest organizacja. Zapraszam wszystkich. Czy mi się uda jeszcze namówić Krzysztofa? Okej. To ja powiem tylko krótko tak, w imieniu Krzysztofa. Tu jest napisane, polskie złoża naturalne mają być odwiecznie w rękach polskich. W rękach polskich, nie w rękach rządu, bo rząd się może zmienić, bo rząd może upaść, bo rząd może ogłosić niewypłacalność. One mają być niezbywalne, jak prawa nasze niezbywalne. Nie będę rozwijał tematu, co się teraz stało, jeśli chodzi o połączenia PKN ORLEN, PGNiG, bo są to sprawy, no, nie na teraz nazwijmy to, ale musimy o tym pamiętać. To jest nasz majątek narodowy. To jest coś, czego ci przez 33 lata nie zdążyli sprzedać. Bo sprzedali już wszystko i zostały tylko te złoża. Jak my ich nie obronimy, to jesteśmy niewolnikami, to jesteśmy biedakami, I nasze dzieci będą również biedakami. Przy czym my już spłacać nie będziemy, tylko nasze dzieci i wnuki.
Ja dziękuję za tu i teraz. Wszystkim dziękuję za to, że przyszliście, że swój czas poświęciliście. Mam nadzieję, że jak następnym razem zorganizujemy, będzie nas dużo więcej i wyleczymy się z klikania w klawiaturę. Niezależnie czy komputera, czy smartfonu. Tylko realnie zadziałamy. Realnie zadziałamy. Nie ma znaczenia w czym, w jakiej organizacji, w jakiej grupie. To nie ma najmniejszego znaczenia. My musimy się znać, musimy wiedzieć, kto jest kim, żeby można było temu człowiekowi zaufać. Zaufać. Dziękuję wam, kochani, za przybycie. Jeszcze Olafowi, a ja już tu technicznie się przygotuję. Formujemy pochód, bardzo proszę, nie ma chyba bez wolności na początek. Bardzo proszę też, żeby pomagać niosącym transparent. Ten transparent idzie pierwszy, a proponuję, Jacek, żebyście się obrócili. Tam będziecie szli, pójdziemy naokoło, na tą stronę. Bardzo proszę o pomoc silnych mężczyzn, żeby pomóc nieść ten wielki transparent nie dla rządów korporacji. No i bardzo proszę, jak będziemy szli, nie żałujmy swoich garder. Krzyczymy. Polska wróci, prawda? Krzyczymy Polska wróci, krzyczymy Polska Państwo Narodowe. Polak w Polsce gospodarza. Nie żałujmy, nie żałujmy. Pokażmy, że jest nas mały, jest nas dług, jest nas siła. I bardzo proszę mężczyzn, pomogli tam niż chłopcom, mężczyznom, którzy już otrzymają kilka godzin ten transparent, nie dla rządów korporacji. Bardzo, bardzo hasło. Pójdziemy na pochwalnik, tam przeczytamy bardzo deklarację. Stamtąd będzie można pojechać jak bezpośredni tramwaj, są autobusy, niedaleko do jubilatu. Jubilat jest stąd bardzo blisko, jakby ktoś chciał zrobić sobie przerwę i nie mógł być pod Grunwaldem. To jest jeden przystanek tramwajem. Ale w Podwimbergu też nie jest daleko, co jest tramwaj bezpośredni, są autobusy, będzie można dojechać. Mamy wymiar poszlic, ale to nie jest wielki problem. Jesteśmy tu po to, żeby nie się nie spieszyć, tylko sobie pewne rzeczy powiedzieć do końca. Także próbujemy pochód i ruszamy. Kochani, są te efektywowe części i mniej. Wybieram sobie to. Szczepan, już... Z tobą się jeszcze, Robert. Nie witaj. Uściskaj i ucałuj maszę. Dzień dobry. Wyruskie agenty. No, Omzlik pisze, to wie co pisze. No, to tak.
Świnie się zmieniają, dlatego trzeba zlikwidować koryto. Wszystkie świnie są równe, ale okazało się, że są też i równiejsze. Mareczku, ja mam tylko takie pytanie do ciebie. Trzeba by było w związku z wczorajszym zajściem pana nadgorliwego sędziego, uważam... No kilka razy przerywał pracę dziennikarza, tak. Nie, przerwanie to jest mało ważne. Jakim prawem on wszedł do sędziego i zaczął go ingerować. Co on mu powiedział do ucha? Ja wiem, ja słyszałem. Bo tam był telefon. Powiedział, czy wiesz, czy sędzia wie, że idzie transmisja na żywo. Czyli zaingerował w interwencję dziennikarską i jeszcze zaczepia sędziego niezawisłego, który nie może być stopowany z boku. Powiedz mi, wchodzi sędzia sobie, czy on w godzinach pracy, bo on wtedy był w pracy ten drugi sędzia, on sobie live ogląda w godzinach pracy za nasze pieniądze. No więc to jest pierwsze dobrze postawione pytanie. Drugie postawione pytanie, dlaczego sąd od rozpoczęcia przewodu do zamknięcia przewodu nie może być zaczepiany przez nikogo z posłownego zewnątrz, w ogóle do skargi. Widziałeś tą akcję, jak on sobie wszedł, tak na łóżko mu po prostu szeptał. Ja uważam, że jest to naprawdę złamanie wszelkich zasad. I pan sędzia powinien po prostu być za to pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności i ukarany, bo nie może być czegoś takiego, że on w tym momencie stanął ponad prawem. Zgadza się, czy nie? Zgadza się. Zdecydowanie tak. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ to była nasza rozprawa i uważam, że nie powinny być. Jak nam przeszkadzał w trakcie prowadzenia relacji dziennikarskiej na korytarzu, też przeszkadzał. Sąd, sędziowie, pracownicy sądu muszą się przyzwyczaić, że niekiedy do ich budynku trafiają sprawy, które w mojej ocenie są w ogóle bezprawne, ale są też absurdalne. I są ciekawe medialnie. I wtedy przychodzą media i wtedy gwar jest większy na korytarzach, bo są prowadzone relacje, są prowadzone wywiady. Jest to oczywiste, jeżeli ktoś pracuje w sądzie, musi się do tego przyzwyczaić. Niecodziennie takie sytuacje są. Nie jest to powód, żeby pyszny, butny, z poczuciem wyższości i bezkarności gość chodził, strofował dziennikarza, ustawiał sędziego podczas sprawy, to jest karygodne. Bardzo ostrzegam, uwaga. Dziękujemy, mamy swoje kartony. Widziałem po komentarzach. Dasz radę. Że policja poniesie. Poproś policjantów, nic jej. Bardzo miło wypowiadali się w sposób sędzi. Nie znamy wyroku, ale powiedzmy w ten sposób o jego wysokiej kulturze i etyce zawodowej wypowiadali się ludzie. I wszyscy, którzy się wypowiadali, przede wszystkim życzyli sobie, aby Marku te sprawy leciały publicznie. Dokładnie. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie mogliby się uczyć, mogliby się na tych sprawach bardzo fajnie, bo to nie są podkładane, ustawione jakieś sprawy, tylko to były sprawy, które leciały realistycznie. Tak, tak. No więc rusza marsz, formujemy się, jak widzicie. Na pewno inni za was to zrobią. Słuchajcie, to hasło nie ma. Nie ma chleba bez wolności! 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 Ma chleba bez wolności! Nie ma chleba
wolności! Bez wolności! Dobrze, super. Dobrze, zespół Sól, Sanoka, Sól. Bardzo dobrze. Pójdę sobie na czoło marszu. Słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli skąd to hasło. Nie ma chyba bez od wolności. Od samego czoła, jak to wygląda. Warszawa, 1956 rok. Słuchajcie. Także słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, skąd to hasło, nie ma chleba bez wolności. 1956 rok. Większość was na świecie nie było. Wtedy walczyli o to, o chleb, o wolność. A dzisiaj co jest? Dyplomacja zamiast sankcji. Samo zło!
segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Ta debata ma być? Nie wiem, jak to się skończy. Przydałoby mi się coś podpaść przed pracą. Nie ma chleba!
to zobaczyć, jaki ma uszy z Grodzi. No, to tak. Ale co chciałem teraz, bym się go zapytał, czy jego dzieci chodzą do żydowskiej szkoły i dlatego Polin... Dotarliśmy pod pomnik naszej chwały. Naszej chwały. Pod pomnik Grunwaldu. Jak myślisz, żeby ją dać? 1410. Tylko jak ją zahaczyć? Zaczekaj. I wygraliśmy. Czy my dzisiaj nie potrafimy i nie wygramy? Pytam się na was. Kochani, okej, słuchajcie, mamy jeszcze... Dziś nie dziękuję. Ale muszę jechać, niech to wszystko szlak. Może funkę zmienią kartę, może cudem jakimś partem. Witam cię, Anetko. Super. Słuchajcie, doszliśmy. I to najważniejsze, bezpiecznie, w porządku. Słuchajcie, mamy ostatnie takie krótkie przemówienia. Chciałem poprosić Patryka Urzeja z Ruchu Narodowego. Czy jest? Jest, widzę, jest. Wysoki mężczyzna, przystojny. Brawo Patryka! Dodajcie mu się! Patryk będzie mówił o zamykaniu kopalń. Wysokie koszty energii.
co z drugiej strony tutaj? Mało czasu, są takie szpary. Myślę, sobie radę i zapraszam. Tutaj są szpary, czy z drugiej strony no, też pani, będą tak pewnie. Krótko, zdecydowanie krócej niż poprzedni mówcy. Opowiem po prostu o kilku przykładach życia wziętych, jak drastycznie wzrosły koszty energii i zaproponuję na rozwiązanie tego problemu. Pan Florian prowadzi sklep spożywczy w Gdańsku od 30 lat. Za wrzesień dostał rachunek za prąd na kwotę 8400 zł. Dla porównania w maju było to tylko 2400 zł. Włączenie większości urządzeń elektrycznych sklepu niewiele pomogło. Pan Florian na ten moment wraca do interesu. Następnym problemem są koszty związane z ogrzewaniem. Aby ogrzać sklep, na sezon potrzeba 5 ton węgla. Paweł pyta, czy można jedną flagę na chwilę ukraść. Teraz jest to aż 20 tysięcy złotych. Właściciel został zmuszony zwolnić jego z pracownic. Jeśli do końca roku nic się nie zmieni, Paweł zamyka swój sklep. Przykład z kolei z mojej pracy. Miałem przyjemność rozmawiać z jedną starszą, nią starszą panią. No i rozmowa zeszła na tematy związane z ogrzewaniem. Ona także używa swojego, używa węgla do ogrzania swojego domu. Za tonę zapłaciła 3000 zł. Powiedziała, i to uczciło mi to w pamięć, te słowa, że jak wrzuca ten węgiel do pieca, to znaczy, że aż żal wrzucać ten węgiel do pieca, żeby o tym pomyśleć wszystkim. Szanowni Państwo, rząd stara się nam wmówić, że główną przyczyną inflacji jest wojna na Ukrainie. Natomiast główną przyczyną inflacji jest to, że nadrukowali niczego pieniądza w czasie COVID-u. W latach 2020-2021 podaż pieniądza zwiększyła się 26,8%. Te pieniądze zaczęły teraz krążyć w gospodarce, przez to właśnie mamy tą inflację. Już teraz mówi się o tym, że już przedmówcy o tym mówili, że zimą planowane jest nauczanie zdalne w szkołach. No bo Państwa nie stać na ogrzewanie szkół. A przecież łatwiej jest ogrzać jeden duży budynek, taki jak szkołę, niż setki czy tysiące małych, jak domy. Kiedy rodzice są w pracy, a dzieci w szkole, wtedy temperatura jest zwykle ustawiona na niższy poziom. To jest duża oszczędność dla budżetu rodzinnego. W Niemczech już się mówi, że zimą będzie można się ogrzać w salach gimnastycznych. Będą ogrzewane, a jeśli będzie taka potrzeba, nawet przenotować. Tak działa poważne państwo. Kto z naszych rządzących myśli takimi kategoriami? Proszę Państwa, żądamy zaprzestania zamykania polskich kopalń i otwarcia już zamkniętych. Jesteśmy Arabią Saudyjską węgla. Otwierać kopalnie! Proszę Państwa, to tak jakby Arabia Saudyjska z dnia na dzień stwierdziła, że oni nie będą wydobywać ropy naftowej. To jest w ogóle niepoważne. Wróćmy do węgla, tacy są ciężkie, ale za kilka lat możemy być dużo bogatsi, a inne kraje mogą mieć dalej problemy z cenami energii. To jest pierwszy pomysł. Do drugiego pomysłu potrzebujemy Państwa. To, że Państwo tutaj dzisiaj przyszliście, to już jest wielki sukces. Bardzo Państwu dziękuję. Zrobiliście więcej niż 90% społeczeństwa, przynajmniej 90%. Chciałem się prosić o więcej. Zachęcam do wstępowania do organizacji, które współtworzą protest. Jest ich około 7. Ja reprezentuję Ruch Narodowy, natomiast wstępujcie gdzie, komu bliżej. Musimy wyjrzeć pracę na rząd i razem damy radę. Jarzynka. Poszukujemy Pawła Nogala. Z Dolnego Śląska jest? Nie dotarł. Jeszcze nie dotarł. Wobec tego poszukujemy. Poszukujemy Michała Molendę. Michała, zapraszamy. Niezależne Związki Zawodowe Wolność i Godność. Michał Molenda. Szanowni Państwo,
też generalnie ma charakter ekonomiczny, prawda? Ale o tych podwyżkach, myślę, że wszyscy już zaczepaliśmy się w ostatnich tygodniach wystarczająco dużo. Wystarczająco dużo, by zdać sobie sprawę z tego, że podwyżki te nie mają charakteru naturalnych mechanizmów rynkowych. Sam przykład zmiany tutaj wyżej, wcześniej przez kolegę z Ruchu Narodowego zamykania kopalni węgla pokazuje nam, że nadchodząca bieda, nadchodzące załamanie gospodarcze będzie zaprojektowane odgórnie, nie wyniknie z żadnych naturalnych mechanizmów. Tak? Pojawia się pytanie, czemu to tak się stało? Żeby zdać sobie sprawę z prawdziwych przyczyn tego zakonu. Naprawdę nic się nie stało. Mówicie, że chcecie nas ograbić, ale kto chce nas ograbić? Ludzie, którzy mają w swoich rękach ile? 99% zasobów tego świata, którzy, jak im brakuje pieniędzy, mogą sobie to drukować, ponieważ to ta sama ekipa, co banki centralne i zresztą no, wszyscy wiemy, o kim mówimy. No, nie, mówmy się, nie zależy im na tych resztkach, które my posiadamy. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba by się cofnąć do 2019 roku i tego, co się działo w związku z lockdownami, COVID-em i całą resztą. Z dnia na dzień, z nocy na noc można powiedzieć czasem, z nocy na poranek, wiemy, jak w jakim trybie te rozporządzenia wchodziły. Ludziom zakazywano zarabiać na życie, zakazywano im przychodzić do pracy, zakazywano im prowadzić biznesy. Wiele z osób, zwłaszcza z branż hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, do tej pory pracujących na tak zwanych umowach śmieciowych, umowach cywilnoprawnych, z dnia na dzień zostało bez środków do życia. Tak? No, na głowę po prostu. Zarobki spadły z kilku tysięcy złotych do zera, bo tyle wynosiła liczba godzin do przepracowania w marcu, kwietniu i dalej. Masa ludzi znalazła się na łasce państwa. Pojawiły się zasiłki dla tych osób po chwilowym przeciąganiu ich, prawda, przeciąganiu ich niepewności. Pojawiły się jakieś dotacje dla firm. Nagle całe sektory gospodarki, całe masy ludzkie, które do tej pory polegały na sobie, które radziły sobie, nie tylko wiązały koniec z końcem, ale jeszcze były w stanie zapewnić byt swojej rodzinie, znalazły się na łasce i niełasce państwa. Co było dalej? Co było dalej? Państwo przynajmniej do pewnego momentu gwarantowało ludziom to wsparcie, gwarantowało, że będzie robić im za rodzica, ale w którymś momencie pojawiły się pogłoski, że będzie to mocno uzależnione od stopnia podporządkowania obywateli. Mówię tu oczywiście o projektach segregacji sanitarnej, tej niechlubnej ustawie FOCA, którą udało nam się powstrzymać, która zakładała w swoich zapisach m.in. premiowanie tych przedsiębiorców, którzy stosują w swoich zakładach pracy segregację sanitarną. Jesteś wyłączony spod lockdownu, jeżeli segregujesz swoich pracowników, jeżeli zwalniasz ich, odsuwasz od tego obowiązku, przenosisz na inne stanowiska tych, którzy nie chcą się wylegitymować wiadomym certyfikatem, tak, paszportem. Co nam to pokazało tak właściwie? Widzimy też, że teraz powoli powracamy do tych praktyk, gdy ludziom najpierw odbiera się możliwość zaopatrzenia się w coś tak podstawowego na do życia, jak paliwo do ogrzewania na zimę, paliwo płynne do podróżowania i tak dalej, obiecując w zamian kolejne dopłaty, kolejne zasiłki. No nie łudźcie się Państwo, te dopłaty i te zasiłki po pierwsze nie zastąpią Wam pieniędzy, które sami zarobicie. Po drugie, już nam pokazali, już podjęli pierwsze próby, już możemy wierzyć, nie mamy powodu nie wierzyć, że nie będzie kolejnych, że swego czasu wystawią nam rachunek za te wszystkie pomoce, które nam oferują jako receptę na kryzys, który sami stworzyli. I mówimy tutaj, ja chciałem się odnieść przede wszystkim właśnie do kwestii segregacji sanitarnej, ponieważ reprezentuję niezależny związek zawodowy Wolność i Godność, który powstał właśnie jako odpowiedź na wspomnianą segregację. Problem z ustawą FOCA i stałą segregacją z początku roku polegał na tym, że o ile większość społeczeństwa po upadku tych projektów mogła odetchnąć z ulgą,
to jednak całe branże zawodowe, mówimy tu przede wszystkim o medykach, o pielęgniarkach, lekarzach, farmaceutach, pracownikach inspekcji sanitarnej, ale także informatykach, księgowych, pracownikach administracyjnych, którzy mają do czynienia z placówkami medycznymi po prostu, tak? Całe masy ludzi zostało objętych tym obowiązkiem szczepień. I oni, mimo że o tym się wiele nie mówi, do dzisiaj walczą, tak? Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność reprezentuje tych ludzi przed sądami, w sporach z pracodawcami. Mamy pierwsze sukcesy w związku z tym. Wszystkich Państwa, którzy mają zresztą problem w tym, którzy mają problem w tej materii, gorąco zachęcam do kontaktu z nami. Tu nasz kolega, który przyjechał aż z Warszawy, za co serdecznie dziękujemy, Marcin Kuśmierczyk, roznosi właśnie ulotki, to znacie go z tą wielką flagą WIG-u, pewnie też udzieli na bieżąco jakichś ewentualnych informacji. Wszystkich Państwa zachęcamy zresztą do odwiedzenia tej strony internetowej nzzwig.pl, na której znajdziecie Państwo niezbędne informacje. Przykład naszego związku pokazał właśnie, jak ważne jest zjednoczenie się wokół pewnej sprawy, wokół ochrony interesów. Wiele z tych osób, z którymi do tej pory mieliśmy okazję rozmawiać, było po prostu zastraszonych. Dopiero możliwość zorganizowania się w ramach związku dała im pewne poczucie bezpieczeństwa i pewności, tak potrzebnych, jak zobaczyliśmy, tak potrzebnych do tego, żeby stawić opór pracodawcy. To mogę Wam powiedzieć, Szanowni Państwo, że sytuacja, nie jesteśmy w stanie zagwarantować oczywiście 100% sukcesu, ale doświadczenie nas uczy, że im ktoś jest bardziej uległy, no tym gorzej. Postawienie, czasem w niektórych placówkach interweniowaliśmy, samo postawienie się, sama informacja, że powstał związek, wystarczyła do tego. To jest właśnie Marcin Kuśmierczyk. Proszę do brawa, panie Jerzy. Także chłopak przyjechał aż z Warszawy, ale tu Warszawy. No właśnie. Wracając do tematu. Przykład działalności naszego związku pokazuje, jak ważne jest jednoczenie się. Dlatego gorąco Państwa zachęcam. Nawet niekoniecznie do nas, bo nie wszyscy tu macie problemy, że tak powiem, z prawami pracowniczymi. Rozejrzyjcie się, popytajcie osób, które tutaj reprezentują organizacje, które ten marsz zorganizowały. Jednoczmy się, działajmy i nie pozwólmy, tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie cokolwiek w tym temacie zrobić. Pojedynczo nas po prostu wyłapią. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, tutaj wreszcie Paweł Nogal, przedstawiciel zaproszony przez nas z Dolnego Śląska, zaprasza tutaj Pawła do nas. Paweł powie prawdopodobnie o prawnych aspektach zniewolenia, krótko, a może o czymś innym. Zapraszam Cię, Paweł. Dobry. Tak opisywania było przez 2 lata. Bywało nas więcej, ale wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Naprawdę jest nas tutaj całkiem spora liczba osób. Brawa dla nas. Przez 2 lata, no dla mnie to jest troszkę dłuższy okres. Ja ten proces deprawacji, ten proces zniewalania, ten proces upadku cywilizacji, upadku człowieka obserwuję troszkę dłużej. Starałem się w różnych organizacjach prezentować tę rzeczywistość od takiej strony, jak ją rozpoznawałem ja, jak część przyjaciół, z którymi od lat działam w różnych organizacjach. Dzisiaj wydaje nam się, że sprawy idą w bardzo złym kierunku. Słyszałem, jak jechałem tutaj. Przepraszam za spóźnienie, ale sprawy rodzinne niestety nie pozwalają mi na swobodne przemieszczanie się w tej chwili. Kolejna Śląska. Udało się nam tutaj zdążyć na 15. W każdym razie słyszałem, że dużo głosów, w związku z tym mogę słyszałem, dominował nastrój pesymizmu. A nic się sobie nie biorą. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby się... Na razie jeszcze pijamy. Co, zakładamy się? No. Policja chce.
Ja się nie zdecydowałem pójść do służby i pomagać im. Odpowiadam, bo żyję w tym społeczeństwie. Nie nagrywam, bardzo byśmy cię prosili. Okay. To jest taka, powiedzmy, luźna rozmowa. Spokojnie. Okej. Dokładnie tak samo zareaguje. Dokładnie tak samo zareaguje nawet kurita, który robi. Ale jak ktoś gdzieś tam robi, no to nie jest w stanie. Ludzie się poddali, wielu ludzi oczekiwało, że po roku biegania po ulicach ten świat się zmienia, że on ma nawet tego opadnie. Tak to nie działa. Trzeba nam naprawdę przeżywania się do ściany. Dobrze, że się zdarzyliśmy. Pokajemy, przyjmujemy się i idziemy dalej. Są pozytywne przesłanki. Nie wiem, czy wszyscy w tym chaosie informacyjnym wyłapujecie wydarzenia, które mają miejsce... które mają miejsce także w przedstawicielach systemowej opresji, chociażby w sądach. Doskonały wyrok przed kilku dni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie, czym jest informacja publiczna. To nie chodzi tylko o to, żeby podać, żeby minister zdrowia, o czym w tym wyroku jest mowa, podał wszystkie osoby, które odpowiadały za to, że uznały te nieszczęsne szczepionki za bezpieczne, które stały za tą całą procedurą. Tam jest w ogóle szerszy wywód, czym jest informacja publiczna. I to robi sędzia systemowy. Użyłem tutaj głos, nie pamiętam, który to pan, nie pamiętam nazwiska, który mówił o tym, że trzeba do tego systemu wchodzić, trzeba go ruszać. Generalnie jest mi to bliski. Uważam, że... Nie mówię. Dobrze. Uważam, że po drugiej stronie jest wielu ludzi, którzy myślą podobnie do nas. Starajmy się ich chociaż nie odstraszyć. Niekiedy zbytnią agresją, arogancją, by to swoimi słowami. Po drugiej stronie jest wielu ludzi, którzy nas bardzo uważnie słuchają, bardzo im na rękę. Takie głosy, które patują agresją i kiedy zwykłym brakiem kultury. Bardzo łatwo wtedy pominąć te głosy, których nie brakuje w naszym środowisku i te działania. Które są działaniami organicznymi, które są działaniami, które realnie wpływają na polepszenie sytuacji poszczególnych ludzi czy poszczególnych grup. Mam nadzieję, że będziemy w tym duchu prowadzić tę debatę o 16. Dzisiaj dziękuję bardzo. Świetnie, że jest tutaj tyle osób. Dziękuję bardzo. Dziękujemy! Paweł! Dziękujemy! Paweł! Dziękujemy! Słuchajcie, ponieważ Paweł jest reprezentantem Dolnego Śląska i żeby tradycji stało się zadość. Noś Pawle ten znaczek, który ja mam też. Żebyś się prezentował godnie wolnych Polaków. Paweł! Dziękujemy! Paweł! Dziękujemy! Słuchajcie, trzeci reprezentant, no nie dojechała Wielkopolska, no szkoda, ale powiem coś jedno, co Paweł powiedział bardzo mądrego. Jak mówiła Agnieszka Pawlik-Regulska na rynku i mówiła o szkolnictwie, to powiem tak, my tutaj w Krakowie mieliśmy, mamy panią kurator Barbarę Nowak, ona jest z tamtej strony. Ale to jest świadoma osoba. My nie możemy takich osób wykluczać. To jest przykład osoby, my się może ze wszystkim nie zgadzamy z nią, ale myśmy protestowali, myśmy ją popierali, to dzięki nam nie została odwołana, a wiecie, co się w szkołach dzieje. I to jest to, co Paweł mówi. Po drugiej stronie
jest bardzo dużo ludzi, którzy bacznie obserwują nas. Ktoś powie tak, a oni po prostu koniunktura, zobaczą do kogo przystąpią. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony my szukajmy sprzymierzeńców. Przymierzeńców, ja ich tak nazywam. Bo oni są. I oni są także po tej drugiej stronie tego plemienia, wiadomo jakiego. TPO. Tam też są ludzie wartościowi. My nie możemy wkładać wszystkich do jednego worka. Pamiętajmy o tym. Słuchajcie, to by było na tyle z przemówień. Już nikogo nie dopuszczamy. Ja bardzo przepraszam, jeżeli byłem bardzo surowy, jeśli chodzi o harmonogram. Ale taki jestem i taki będę. Musimy być zdyscyplinowani, jak ci, których żeśmy pokonali w 1410 roku. Jeżeli będziemy zdyscyplinowani, jeżeli nasza cecha narodowa, czyli ten słomiany ogień i to takie pylejactwo, jak o tym zapomnimy, to my dokonamy to, co chcemy. A my chcemy odzyskać tą Polskę. I o tym będziemy mówić o 16. Słuchajcie, na sam koniec tej manifestacji chciałem przeczytać deklarację krakowską, która zostanie podpisana przez organizację Podebaczy. No jest tu trochę kilka zdań, ale postaram się to szybko, zwięźle. Ona będzie oczywiście rozsyłana. Ona będzie po prostu do wiadomości wszystkich. Ona pójdzie w Polskę, że się coś da zrobić, że ten marsz nie jest tylko marszem, gdzie sobie pogadamy, a później podebatujemy, tylko z tego coś będzie. Ta wartość dodana nawet w naszych działaniach musi być. W działalności każdego z nas musi być wartość dodana. Jeżeli jej nie ma, to to jest bez sensu. Amen. Bardzo dobrze. Deklaracja krakowska nie ma chleba bez wolności. Porozumienie organizacji wolnościowych Wolni Polacy Małopolska oraz my zebrani 15 października na krakowskim rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat lockdownów, centralizmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd, ani tak zwana totalna opozycja nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić. Zła i głupia polityka ekonomiczna łączy się dzisiaj z wieloma innymi działaniami klasy politycznej zagrażającymi fundamentom istnienia Polski i życia naszego narodu. Dlatego domagamy się zaprzestania polityki zadłużenia Polaków, ukrywania długu poza budżetem, blokowania pieniędzy bez pokrycia, wycofania przepisów tak zwanego Nowego Ładu, które prowadziły nowe, drastyczne obciążenia niszczące polską przedsiębiorczość. Domagamy się zaprzestania likwidacji i przywrócenia do pracy polskich kopalń, uwolnienia cen energii od działań spekulacyjnych i sztucznych opłat w całym łańcuchu od producenta surowca do końcowego odbiorcy. Domagamy się zachowania polskiej waluty jako gwarancji suwerenności oraz zaprzestania ograniczenia swobody użycia gotówki w powszechnym obrocie. Domagamy się natychmiastowego wypowiedzenia tak zwanego pakietu klimatycznego i wycofania Polski ze wszystkich wynikających z niego zobowiązań. Domagamy się nieuznawania przez Polskę tak zwanej zasady warunkowości i stanowczego weta wobec jakichkolwiek ataków na suwerenność naszego kraju
ze strony Unii Europejskiej, łącznie z zaprzestaniem wpłacania składek, w sytuacji, gdyby Unia Europejska kontynuowała swoje wrogie Polsce działania. Domagamy się prowadzenia autentycznej ekologizacji polskiego rolnictwa i prawdziwej kontroli jakości żywności na polskich stołach. Domagamy się odrzucenia dyktatu WHO i zawieszenia członkostwa Polski w tej organizacji do czasu jej zasadniczej naprawy i odcięcia od wpływu wielkich korporacji farmaceutycznych. Domagamy się uwolnienia zawodu lekarza spod wpływów koncernów farmaceutycznych i zaprzestania represji wobec lekarzy wiernych swojemu powołaniu, którzy chcą leczyć Polaków zgodnie z nauką i doświadczeniem. Domagamy się ukarania i rozliczenia winnych spowodowania katastrofy zdrowotnej w czasie tak zwanej pandemii, która skutkowała setkami tysięcy dodatkowych zgonów. Domagamy się zniesienia cenzury zarówno w mediach publicznych, jak i korporacyjnych. Domagamy się wprowadzenia referendum, których przeprowadzenie po zebraniu wymaganej liczby podpisów byłoby obowiązkowe, a wynik wiążący dla organów państwa i samorządu. Domagamy się wycofania projektu totalitarnej ustawy o tak zwanej ochronie ludności, Lex Wąsik. Domagamy się zaprzestania zamachów na normalną edukację i prób zastąpienia jej zdalnym nauczaniem. Domagamy się zaprzestania ukrainizacji Polski, a w szczególności ustawowego zablokowania możliwości uzyskiwania na dotychczasowych zasadach polskiego obywatelstwa i prawa głosowania w jakichkolwiek wyborach przez obecnych uchodźców z Ukrainy. Zaprzestania przekazywania pieniędzy polskich podatników na pomoc socjalną i przywileje dla Ukraińców wykraczające poza przyjęty na świecie standard pomocy uchodźcom i zdrowy rozsądek. Domagamy się zaprzestania niebezpiecznej polityki prowojennej i podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie. Domagamy się umieszczenia w konstytucji zapisów gwarantujących, że polskie złoża surowców, polskie lasy, wody i monopole naturalne pozostaną na zawsze we władaniu narodu polskiego. Domagamy się dialogu i debaty nad naszymi postulatami, a nie cenzury, wyzwisk i represji. Bez wolności myśli i swobody wypowiedzi nie ma możliwości rozwiązania polskich problemów. Ta prawda była aktualna w roku 1956 i jest aktualna dzisiaj. Te postulaty wyrażane są przez wiele oddolnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, także przez niektóre główne pozaparlamentarne partie polityczne. Działamy w różny sposób, w różnych środowiskach. To jest dokument. W różnym stopniu skupiamy się na poszczególnych postulatach, ale współtworzymy jednolity front, który wyznacza, kto jest naszym wrogiem, a kto sprzymierzeńcem. Dlatego wszystkie działania prowadzące do realizacji tych postulatów
zobowiązujemy się w miarę własnych zasobów i możliwości solidarnie wspierać, odkładając na bok różnice światopoglądowe i sprawy drugorzędne, które są zawsze wykorzystywane do dzielenia Polaków. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i nieatakowania osób oraz grup działających na rzecz ich realizacji. Odwołanie się przy rozwiązywaniu sporu do knebulujących debatę publiczną obecnych przepisów prawa uważamy za niedopuszczalne i dyskwalifikujące. Stanowczo odrzucamy pozbawione podstaw wzajemne oskarżenia. Zamiast tego skupiamy się na walce i działaniach na rzecz odzyskania Polski. Spory rozwiązujemy we własnym gronie, pamiętając, że konstruktywna krytyka jest konieczna, ale jej forma nie może szkodzić naszej sprawie. Anno Domini, 15 października 2022 roku. A deklaracja krakowska. Niech będzie zaczynem tego, co możemy zrobić razem. Niech będzie zaczynem tego naszego porozumienia, tego naszego... przymierzeń. Tego, że możemy ze sobą rozmawiać, że możemy znaleźć punkty wspólne, jak Paweł mówi. Szukajmy to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. To zostanie dzisiaj podpisane przez te organizacje z Małopolski, które się z tym identyfikują. I będziemy chcieli, żeby ten zaczyn poszedł w Polskę. Poszedł do tych przedstawicieli województw, które tu przyjechały. Że to się da zrobić. To nie wyczerpuje wszystkiego. I możemy się tu o pewne rzeczy spierać. Ale tak jak 21 postulatów 1980 roku, a ja je pamiętam, może nie wygląda, a ja je pamiętam trochę. I tam też były różne postulaty, które były może nie do końca, powiedzmy, jasne. My też mamy tutaj 16 postulatów, od którymi się po prostu, z którymi się identyfikujemy. Ja dziękuję wam wszystkim, kochani, za tę manifestację, za ten wiec, za ten przewag, za to, żeście przyjechali z całej Polski. Bo w was jest siła. Bo w was jest po prostu siła. I nie dajmy się, że nas są jednostki. Zawsze powtarzam i będę to powtarzał do samego końca. Jednostki zmieniają świat, a masy, a reszta, żeby tu nikogo nie obrażać, idzie za jednostkami. Tylko my w sobie musimy mieć to, o czym mówiliśmy na rynku. Jeżeli to będziemy mieli, to wygramy to. To wygramy. Ja dziękuję, rozwiązuję zgromadzenie. Razem zwyciężymy! Razem zwyciężymy! Razem zwyciężymy! Razem zwyciężymy! Dobrze. Razem! Okej, kochani, pokrzyczeliśmy, kochani, ponieważ wszystko musi być lega artis, zgodnie z tym, co zostało zgłoszone i tak ten... Słuchajcie, musimy podziękować, bo zawsze to robimy, naszej krakowskiej policji, niezależnie od tego, jakie mamy podejście. Tu w Krakowie nigdy nie było problemu. Nigdy. Mimo tego całego bałaganu covidowego. Dziękujemy krakowskiej policji za to, że nas bezpiecznie tu doprowadziła. Należy Brawa! Słuchajcie, na koniec naszym zwyczajem, ponieważ zaczynaliśmy hymnem narodowym. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Kiedy? Nie póki. Zawsze to przypominam. Jak ktoś nie wie, o co chodzi,
To mówię kiedy? Gdy opuścimy lotę. To dlatego, że to jest pomysł Grunwaldu. Że poddaliśmy lotę. Pokonaliśmy. Ale ten zakon, tam dzisiaj jeszcze nie powiąże z... Ty, albo z czym? Z Unią Europejską. Wolą Europejską, tak? Daliśmy radę. I dzisiaj też musimy dać radę. Na debacie będzie o tym mowa. Będzie to tam mowy dalej. Plusy i minusy tego wszystkiego. Ja nie sugeruję odpowiedzi. Ja to odpowiedź mam wstęp, ale nie będę jej sugerował. Ale o tym będziemy mówić na debacie. Słuchajcie, Juli, Gorza, Dobry, Mila, panie słuchajcie, ale ja tak wszystko wiem. Wszyscy macie przy sobie górne mapy, które to wszystkie. To jest kierunku na powiedzmy 15 minut. Także to jest ten. Ambasady jest ważne. Znaczy nie wiem, czy ja bym to zrobił. Ja chciałem więc to zrobić, postarać się z ambasady zrobić wywiad z Putinem albo z Łukaszenką. Znaczy nie, no co wiesz, bo BBC mówi, a nie powiem. Ruskie onuce, ruskie onuce wszędzie. Ta jego ksywka to pasuje do niego jak ulo. On jest czujny, czujny. Będzie twoją ochroną, jak pojedziemy do Polski. Ale 15 chyba listopada proces gazetowy toczą, że nie... Zapraszam kogoś, Ośrodek już istniał, czy nie? 6 lat temu? Ja, pewnie też te wtedy smarował. Nie się ktoś zgłosi, proszę bardzo. Ale kurwa, ja już mówię, ciężko jest się zabrać. Co będziemy śpiewać? Erotę. Bo ja tak średnio, ja to poszliwam radę. Brawo za tej pani, brawo, bo też się zgłosiła za nią. Brawo za tej Erotę, ja już mam tego wody, nie grażę na też. Nie damy by nas mębił wróg, a
tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do chwili ostatniej kropli sił chronić będziemy ducha, aż się rozpadnie krofi pył, krzyżak wskazanie rucha. Piękno nam będzie każdy ruch, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie spluł nam twarz, i dzieci nam germani, orężnie stanie chłód jest nasz, chłód będzie nam hermanił. Chłód nie zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Jarzyńce. Brawo, brawo, Grażyna! Brawo, Grażyna! Brawo, Grażyna! Brawo, Grażyna! Brawo dla Adama! Brawo dla Adama! Brawo dla Adama! Brawo dla Adama! Słuchajcie jeszcze po debacie, bo debata jest o 16:00. Spotykamy się w jakiejś restauracji na Gołębiu, tylko nie pamiętam jaka nazwa, Adam. Lastyko. Lastyko. Zapraszamy wszystkich na takie kuluary. Porozmawiajmy sobie, spotkajmy się jeszcze. Odreagujmy trochę. Wszystkich zapraszamy. Lastyko na Gołębiu. Nie wiem Gołębia ile, ale myślę, że jak zapytamy, koniec języka za przewodnika, to każdy znajdzie. Gołębia 12, to mi pan podpowiada. Także zapraszamy. Lastyko, to znaczy po debacie, debata ma trwać 4 godziny. 12 jest do góry, około 14. O 16, 20, 21 myślę, że godziny. Nie zdążmy się, poznajmy się. No to jak słyszeliście, zgromadzenie zostało rozwiązane, zakończyliśmy i szykuje się debata. Nie wiem, czy będę w stanie zostać jeszcze dłużej na debatę, ponieważ dzisiaj o 4 nad ranem skończyłem pracę i spałem tylko 2 godziny. Później od razu pojechałem po Anetkę, Kasię i przyjechaliśmy tutaj do Krakowa. No a dzisiaj też czeka mnie nocka na taksówce, nie? Także przy
dałoby mi się coś pospać, a bardzo chętnie bym pouczestniczył w debacie i pokazał wam, zrobił dla was relację. Nie wiem, może Anetka z Kasią mnie namówią. No ale ciężko, ciężko. Dziękuję wam, że byliście z nami na łączach. No i co, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się czołem.